sąsiedzą tą rośliną wyciągnąć i to często jest tak, że to jest po prostu krzew, wyciągają korzeń i ściągają kory z korzenia. I tak powstaje, jest to w ogóle przez naukę nazywane, że to jest roślina perfekcyjna, gdyż jej kwiatostan jest zarówno żeński, jak i męski. Możliwe spotkanie z jedną z najpiękniejszych tajemnic przyrody, bardzo wymagająca podróż, w znaczeniu takim, że jest od 3 do 5 minut, bardzo się żałuje tej decyzji, jest się przekonany, że coś źle poszło. Jest to generalnie ogień. Akurat te, które tutaj mamy, są takie, no jeszcze mocniejszych nie spotkałem, jednocześnie bardzo wydajne. Jest to medycyna, im bardziej jakby, że tak powiem, problemy z oczyma, to tym mocniejsze działanie. W przypadku takich osób jak ja, to ja już mam parę latek i miałem wrażenie, że już nigdy już nie będzie mi się tak dobrze prowadziło samochodu. Znowu jest takie widzenie na przestrzał i głębia kolorów nieprawdopodobna i kontrast, szczególnie wieczorami. I tak, ponieważ, tak jak powiedziałem, ponieważ to nam się tak naprawdę nie mamy scenariusza i po prostu nam może wyjdzie troszeczkę tak na zasadzie, nie wiem, że coś ktoś powie, będzie rozmowa i tak dalej. Ale pomyśleliśmy, że może ktoś miałby ochotę spróbować na sobie, żeby później można było porozmawiać. Czy cokolwiek, jakie są, że tak powiem, wrażenia. Czy warto? Z tym, że oczywiście no, jest to rzecz, którą warto powtarzać. Także to opowieści są takie o cofaniu zaćmy, o osoby, które noszą szkła kontaktowe świetnie dopasowane, bo na przykład po terapii 10-dniowej te szkła świetnie dopasowane już nie pasują. Zmienił się kształt oka, czy coś w tym stylu. Nieprawdopodobna medycyna, która działa nie tylko tutaj na nas fizycznie, znaczy kiedy ona jest wprowadzana, tak jak mówię. To jest po jednej kropli. Ja pozwalam sobie trzymać drugą powiekę, gdyż kiedy ta pierwsza kropla wpadnie, to reakcja jest natychmiast taka, żeby było, żeby energie się fajnie rozkładały, podajemy w drugie oczko. I tak jak mówię, bardzo wymagająca podróż. To, co się w tym czasie dzieje, wszystkie kanaliki, zatoki, to pięknie, wszystkie mikropiłki spod powiek, to wszystko nam pięknie wypłukuje. I, no i, ale także oprócz tego, że działa fizycznie, działa też na poziomach energetycznych i duchowych. Ja będę mówił dużo o kambo, to jest tutaj tak, to jest po prostu jad z żaby, który jest mocno powiązany z roślinami i jest bardzo mocno powiązana właśnie z żabką ta medycyna. W związku z tym jest pytanie, czy w przypadku pań, znaczy w ogóle na pewno nie można mieć szkieł na sobie, w przypadku pań no nie można mieć makijażu, również panów oczywiście. Także pytanie, czy ktoś ma ochotę coś takiego spróbować, zobaczyć i... To jest mniej więcej ciężko wyczyć, bo tutaj jest na przykład jest Adrian. Adrian jest jedyną osobą, której gdy podałem, to on tak, nie wiem, chyba po 30 sekundach otworzył oczy. No okej, okay. Fajnie. Natomiast, no nie wiem, no ja, gdy pierwszy raz, no, jakby w większości medycyn w miarę możliwości, prawda, no próbujemy na sobie najpierw, zanim kogokolwiek podamy. I no ja musiałem trzymać za rączkę mojego najlepszego przyjaciela i tak byłem. Tak naprawdę było ciężko i za każdym razem jest to no, wymagająca podróż. To jest, bo ja o tym jeszcze będę mówił, ale bardzo często jest tak, że takie najgłębsze, największe, najlepsze zmiany odbywają się poza granicą tak zwanego komfortu. Musi nas coś pobolec, popiec, musi być naprawdę ciężko, a wtedy efekt jest wow. W związku z tym, tak jak mówiłem, jest to 3, tak 5 minut ciężko wrócić, każdy jest inny, jest to generalnie bardzo takie no, nieprzyjemne. U mnie, kiedy to podaję, to ja jeszcze robię taką podróż zapachową, to znaczy ja też się zajmuję olejkami różnymi i jakby poprzez to, że po prostu podsuwam pod nos, nie wiem, esencja pomarańczy, esencja róży, esencja, nie wiem, czegoś, to jakby odciąga naszą uwagę od tego lekkiego piekiełka, w którym jesteśmy. Ale w tym momencie nie jestem w stanie tego zrobić, czyli po prostu tak jak jest. Na żywca, po prostu sananga do oka, jeżeli ktoś ma ochotę, po to, żebyśmy później te osoby, którym podamy, to po prostu będziemy, te osoby, które nie spróbują, będą mogły usłyszeć, co te osoby mają do powiedzenia. Także, żebyśmy jakby nie przedłużali, po prostu od tego zaczniemy i później chyba nie ja będę mówił. I ten, i... Także... Anyone? Siedź spokojnie, tylko wygłówkę wyjść w ten sposób. Który przedstawi Wam medycyny różnych nacji. Myślę, że opisywać Wam to szczególnie nie będę o tym rozmawiać dzisiaj, ponieważ troszeczkę początkowo było inaczej zaplanowane, miało być na Libanii i Światek, niestety się rozchorowali, nie uległy zmianie, aczkolwiek tematyka pozostaje cały czas tym samym, w zainteresowań. Także
serdecznie zapraszam. Wzrusza się mnie pani Izabela. Dziękuję. Gałęzi praktyki i wiedzy, która się wyłania dopiero.
która ma już swoje wielkie osiągnięcia, ale w powszechnej świadomości jest ledwo zaznaczona jako możliwość poszerzania stanów świadomości, ale nie tylko poszerzania, nie tylko na chwilę w jakimś doświadczeniu jednorazowym, czy nawet wielorazowym, ale znacznie radykalnie innym niż nawykowe doświadczenie rzeczywistości, lecz jako metoda rzetelnego, intensywnego treningu dla ludzi, którzy chcą naprawdę przeprogramować swoje ścieżki mentalne. Każdy z tematów, o których będę mówić, jest mi bliski nie teoretycznie, ale praktycznie. Myślę, że jakieś 18 lat spędziłam stosując różne techniki medytacyjne. Również bardzo wiele lat stosując różne substancje lub prowadząc ludzi, którzy tych substancji używają, jako psychoterapeutka. Znam ich ciemną i jasną stronę, ich potencjał wyzwalania cienia i prowadzenia do stanów, którymi właśnie groziła cała ta fala narkofobii zwanych psychotycznymi, ale również niesamowity potencjał uzdrawiania, transformacji. I dlatego jestem zdania, że te substancje nie tylko należy bliżej poznawać, warto bliżej poznawać, ale warto też prowadzić szeroką edukację na ten temat, ponieważ z jednej strony mamy ludzi, którzy używają różnych substancji psychoaktywnych, przeżywają poszerzone stany świadomości, specjalnie nie mówię odmienne stany, bo od czego odmienne. I pod wpływem tych stanów doświadczają wglądów, wizji, zmiany percepcji, czasami trwałej, ale nie zawsze jest to zmiana pozytywna. Nie zawsze radzą sobie z tym wglądem, czy z tą zmianą percepcji, ponieważ to, na ile sobie z tym poradzimy, jest bezpośrednio zależne od jednego ważnego czynnika, mianowicie od poziomu rozwoju obserwatora. Obserwator to jest taka instancja, która rozciąga się, moim zdaniem, to jest moja własna, prywatna hipoteza, od poziomu psychicznego do poziomu bardzo subtelnych duchowych. Czyli możemy wyróżnić przynajmniej 4-5 poziomów obserwatora, ale do tego, żeby pozytywnie zintegrować doświadczenie psychodeliczne, potrzebny jest przynajmniej ten psychologiczny obserwator. Obserwator, który można powiedzieć jest pewną podosobowością zbliżoną do ego, ale nie jest tym ego opartym na myślach. Nie jest tym, co wydaje nam się, że jesteśmy, ponieważ ta tożsamość jest krucha i ona bardzo często rozpada się na skutek doświadczenia psychodelicznego. I w związku z tym, że istnieje dosyć kompulsywna potrzeba tworzenia tożsamości i to, czym myślimy, że jesteśmy, czyli ego, zaczyna panikować, szuka jakiejś nowej tożsamości, dzieją się różne rzeczy, które można w pewnym sensie nazwać wyzwaniami, ale w innym sensie można je nazwać problemami, no bo jeśli na przykład doświadczyliśmy bardzo intensywnych wglądów, zmieniających całą naszą osobowość, cały nasz system wierzeń, widzenia rzeczywistości, ale sobie z tym nie radzimy i trafimy taką lub inną drogą do psychiatry, to psychiatra zdiagnozuje zaburzenie. Zwykle będzie to jakaś schizofrenia lub epizod psychotyczny. No i jakby zamiast korzystać, to idziemy coraz dalej mrok, jakiś ślepy zaułek. Psychiatria zachodnia współczesna w ogóle nie jest przygotowana do przyjmowania, do pracy z tym, co
czego człowiek może doświadczyć jako poszerzonej świadomości. Każda poszerzona świadomość, jak wiadomo, określana jest mianem zaburzenia. No więc jakby mamy wtedy podwójny problem. I dlatego właśnie, między innymi, warto, jeżeli eksplorujemy te obszary poszerzonej świadomości, jeżeli decydujemy się na tak zwane podróże, tripy, warto połączyć to z medytacją. Jest dość sporo badań na ten temat. Wiadomo, że te fenomeny były badane w latach 50. i 60. 50. szczególnie, kiedy liczono na zastosowanie pewnych substancji takich jak LSD do psychomanipulacji, co oczywiście się nie powiodło, no ale wtedy zlecano różnym badaczom, m.in. Stanisławowi Grofowi, który niedawno gościł też w Krakowie, zlecano im badania i powierzono im pacjentów, z którymi mogli przeprowadzać eksperymenty naukowe. To zaowocowało wieloma obserwacjami, takimi jak na przykład teoria matryc perinatalnych, którą Grof rozwinął w oparciu o pracę z ludźmi pod wpływem LSD. Jak również obserwacjami dotyczącymi właściwie nieograniczonych możliwości ludzkiej świadomości i eksplorowania całej rzeczywistości, którą w gruncie rzeczy jesteśmy. Więc świadomość w rzeczywistości znajduje odbicie siebie i będzie widziała tyle, ile zdolna jest zobaczyć. Ta konkretna świadomość, czyli ten konkretny zasób możliwości, w które na ten moment uwierzyliśmy, eksplorując rzeczywistość. Dlatego wciąż inspirujący jest dla mnie francuski filozof Henri Bergson, którego teoria zakłada, że mózg nie jest siedliskiem świadomości, jest co najwyżej jej narzędziem, to narzędziem częściowym, służącym do wybranych zadań, ale bardziej niż ułatwienie nam znalezienia odpowiedzi na pytanie, kim jestem, mózg to pytanie nam ogranicza, te odpowiedzi nam uniemożliwia, ponieważ działa jak filtr, który ogranicza bodźce do niezbędnej ilości przydatnych do przetrwania informacji. Czyli krótko mówiąc, można powiedzieć, że mózg jest dosyć starym narzędziem. I dlatego też, kiedy tylko ludzkość odkryła, co może się wydarzyć po tym, jak spożyjemy na przykład psylocybinę, prawda, grzyby psychoaktywne, czy inne rośliny, czy co jest swoją drogą fenomenem, jak ludzie to odkryli, że można połączyć ze sobą różne rośliny i na przykład stworzyć coś takiego jak ayahuasca, prawda? Czyli że potrzebny jest najpierw czynnik blokujący wydzielanie pewnych enzymów, żeby mogła zadziałać inna roślina jeszcze, to od tej pory ludzie wytrwale i mimo zakazów w ramach rytuałów, czy też poza tymi rytuałami, w różny sposób, w różnych kulturach, w różnych tradycjach próbują tą swoją świadomość poszerzyć. To samo dokładnie dzieje się poprzez techniki medytacyjne. Wykształcono technik możliwości eksplorowania świadomości przy odcięciu bodźców, bo to jest dość istotna uwaga, ponieważ mózg nasz, ten mały mózg, który jest porównywany na przykład w pismach buddyjskich do małpy skaczącej z gałęzi na gałąź, ma taki nawyk, że co widzi, to klasyfikuje. Co słyszy, to lubi, nie lubi, prawda? Każdy bodziec jest przetwarzany przez pryzmat ja lubię, ja nie lubię, ja chcę, ja nie chcę, ja się bronię, ja gnę. Prawda? Jest ta awersja, jest to przyciąganie i nasz umysł w ten sposób zachowuje się jak małpa skacząca z gałęzi na gałąź. Każdy może to obserwować w codzienności, że tak to działa. Bodźce zmysłowe
inspirują umysł do tego, żeby właśnie chwytał oddechu, generalnie mówiąc. I odkryto oczywiście, że jeżeli odetniemy te bodźce, choćby tylko wzrokowe, to dzieją się zupełnie inne rzeczy. To umysł pracuje w inny sposób. A ponieważ myślę, że już teraz to wstępne zamieszanie związane z gromadzeniem się osób na sali dobiegło końca, to mam taką propozycję, żebyśmy ten dobrze to zapoczątkowany nurt praktyczny kontynuowali. I chciałabym zrobić taką króciutką medytację czy relaksację po to, żebyście wszyscy mogli czegoś doświadczyć od razu w tym momencie, gdy tu jesteśmy. Dobrze? Dobrze. Kto już medytował? Kto ma doświadczenie jakieś medytacyjne? O, wspaniale. A kto ma doświadczenie poszerzonych stanów świadomości? Naprawdę coś się zmienia, jeżeli wszystkie spotkania odbywają się w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedzimy swobodnie. Ważne, aby plecy były proste. I ciało rozluźnione. Ramiona luźno, rozluźniamy wszystkie niepotrzebne napięcia. Zamykamy oczy. Kierujemy uwagę na oddech. Nie wymuszamy oddechu, po prostu obserwujemy go. Zaobserwuj swój oddech teraz. Zaobserwuj, że w miarę jak dajesz uwagę, i oddech delikatnie się pogłębia i wydłuża. Rozluźniliśmy twarz. Wyobraź sobie, że twoja twarz spływa. Nie wyraża w tej chwili nic szczególnego. Wdech. Krótkie zatrzymanie. I spokojny wydech. Chwila bez wdechu. Rozluźniasz wszystkie mięśnie. Obserwuj wszystkie cztery fazy oddechu. Wdech, zatrzymanie, wydech. Myśli i emocje są jak chmury, które przepływają nieruchomo w błękicie nieba. Tym błękitem jest twoja obecność. Pozwalasz im płynąć. Nie łapiesz ich, ani nie odbywasz. Dobrze dziś.
dźwięki pojawiają się w tej czystej obecności. Pozwalasz im być. Teraz skup swoją uwagę energetycznym miejscu trzeciego oka lub jak wolisz w centrum głowy. Zwróć gałki oczu na do góry i ku sobie z zamkniętymi oczami. Spróbuj przez chwilę pozostać w tej pozycji. Zaobserwuj, czy to doświadczasz. I czy to doświadczenie jest przyjemne. Kiedy gałki oczu schodzą w dół, podnieś się znowu do góry. Tak jakby patrzyły w miejsce trzeciego oka. Możesz w tym czasie przyłożyć język do podniebienia. I oddychaj. Swobodnie. Głęboko przypomnij. Jeśli pojawiają się myśli, zastąp je słowami jestem. I teraz sprowadź to jestem z miejsca trzeciego oka do centrum głowy. Powoli w dół, jako świetlistą, wibrującą kulę energii. Przez gardło do serca. Na miejsce pośrodku klatki piersiowej. Poczuj dokładnie, gdzie chcę przepłynąć. To skoncentrowana energia twojej świadomości. Poczuj swoją czarę serca w jej centrum i tam pozostań. Powtórz myśl, słowo jestem. Tym razem z poziomu serca. Zrób głęboki wdech równie głęboki wydech i otwórz oczy. Dziękuję. Wspaniale jest poczuć energię naszych serc, połączenie naszych serc w jedną pole. Jak pewnie większość z Was wie, a kto nie wie, to się dowie, że energia serca, pole elektromagnetyczne serca jest 5000 razy mocniejsze niż pole elektromagnetyczne mózgu. Więc jeżeli chcecie coś kreować w swoim życiu, zawsze kreujcie to, co wymyślacie. Takie krótkie ćwiczonko. Co właściwie robiliśmy tutaj? Koncentrowaliśmy energię, uwagę, inaczej mówiąc pranę, centrum naszego trzeciego oka, czy też szyszynce.
I potem sprowadzaliśmy ją do czakry serca, do miejsca, które ma największy potencjał oddziaływania i kreacji rzeczywistości. I również do miejsca, to dla wszystkich podróżujących, które jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy najbezpieczniejsi, to jest dom. Jeżeli macie doświadczenia trudne w trakcie jakichś doświadczeń z roślinami mocy, pamiętajcie zawsze o tym, że możecie, potraficie w każdej chwili wejść do serca. I dominującym uczuciem, jakie się wtedy pojawia, jest zaufanie. I jest poddanie się. I jeszcze wiele innych cudów, które się mogą wydarzyć. Ale to jest naprawdę ta dźwignia bezpieczeństwa. To jest ta ostatnia deska ratunku. Jeżeli jesteście zagubieni w życiu również, w jakichś stresach, zamieszaniu, wszystko jedno, czy to jest w podróży, czy w podróży, prawda, czy w życiu jakieś się zdarza. Nie zapominaj nigdy o tym, że możesz to zrobić. A energia podąża za uwagą. I naprawdę to jest takie proste. Jedyne, co może uznać, że to nie jest proste, to jest ego. Czyli sztuczny konstrukt myślowy, który podaje się za nas w naszej głowie. Ale tego tu nie ma. Więc jest to również sposób ominięcia tej całej patanny. Po prostu jesteś w sercu. Jeżeli dajesz uwagę temu miejscu, jesteś w sercu. Nawet jeżeli dajesz mu uwagę fizycznie, bo nieraz ludzie mówią, ale ja nie wiem, co to jest abstrakcja, to jest teoretyczne. To tylko póki się przebywa tu, to znaczy, że twoja energia ciągle jest w obszarze głowy, ale jeżeli zejdziesz do serca, to nie jest już teoretyczne, to jest proste. Przede wszystkim jest to proste. I wystarczy skupić się na cieple, które tu się odczuwa. Cieple ciała po prostu. I już zobaczycie, że wasza percepcja ulega zmianie. Więc upraszczając również całe zagadnienie, chcę podkreślić z całą mocą, że dostęp do najwspanialszych stanów poszerzenia świadomości mamy zawsze i wszędzie poprzez nasze własne serce. Tak to jest skonstruowane. Ale czasami wybieramy drogę eksploracji różnych mrocznych obszarów rzeczywistości, różnych form naszego istnienia, po to, żeby rzeczywistość była pełna i była wszystkim, co jest. Rzeczywistość najprościej, to są piękne polskie słowo, zdefiniować można jako zbiór wszystkich rzeczy, czyli wszystko, co jest. I dlatego bardzo ważnym czynnikiem, do którego jeszcze raz wrócę, jak będę mówić o neurofeedbacku, czynnikiem rozwoju, niezbędnym czynnikiem tego, żebyśmy się czuli naprawdę świetnie w tej podróży, w tym ciele, na tej planecie, jest poradzenie sobie z poczuciem winy, wszelkim jakimkolwiek poczuciem winy. To jest coś, co ja nazywam szatanem. To jest coś, co nas niszczy, drąży od środka jak korozja. I to nigdy do niczego się nie przydaje. Nie znam nikogo, jeżeli ktoś taki tu jest, to niech się ujawni, ale ja nie poznałam nikogo, komu poczucie winy przydałoby się do tego, aby stworzyć coś pięknego, konstruktywnego, odkrywczego, aby komuś pomóc w czymś. Nie ma takiej opcji. Nie mylić z poczuciem odpowiedzialności. Bo to są dwie zupełnie różne postawy, wręcz skrajnie różne. Można Pani w dwóch słowach, co to jest poczucie winy? Oczywiście. Poczucie winy jest rodzajem pętli, która polega na tym, że mówimy sobie, że zrobiliśmy kiedyś coś źle, bardzo źle, strasznie, niewybaczalnie, do dupy i nie można nic z tym zrobić, ale nie mogę tego naprawić. Więc jesteśmy w miejscu, w którym mówimy sobie, to było straszne, to co zrobiłem było straszne, ale to było, ja jestem tu i pętelka znowu się jakby obraca się to koło, bo wracamy do punktu, no ale nie da się zrobić, no ale to się stało, ale nie da się z tym nic zrobić, ale to się stało, ale nie mogę z tym nic zrobić, ale to się stało. I co jest najgorsze? Że lgnie do tego tożsamość, ponieważ ego wykorzysta każdy materiał, jaki tylko my mu udostępnimy. Ego to jest, jak mówi Jim Hart, twórca tej metody neurofeedbacku, o której powiem, opportunistic predator.
Więc to po prostu jest taka bestia tak naprawdę, którą sami stworzyliśmy. Czyhająca na to, żebyśmy zechcieli się utożsamić z czymś, czym nie jesteśmy. A po co? Świetna rola. Po to, żebyśmy wreszcie powiedzieli dość. Mam tego dosyć. Przecież wiem, że tym nie jestem. Wiem, kim jestem. Nie jestem tym wszystkim. Nie jestem tą paplaniną na swój temat. W mojej głowie. Nie jestem również paplaniną innych na mój temat. Jestem, który jestem. A to jest imię Boga. Więc ego pełni świetną rolę tak naprawdę w naszym systemie operacyjnym. Ale pierwszym krokiem do tego, żebyśmy uwolnili się od poczucia winy, którym ego manipuluje, jest zobaczenie, że to, co myślimy o sobie i to, kim jesteśmy, to są zupełnie dwie różne sprawy. I że nie można odpowiedzieć na to, kim jesteśmy, językiem, którym posługuje się umysł. Bo wszystkie odpowiedzi będą nieprawdziwe i nietrafne. Można to tylko poczuć, można tego dotknąć i co więcej, dotykamy tego cały czas, nieustannie. To jest właśnie ten błękit nieruchomy. Ale w zależności od tego, ile chmur wyprodukujemy, one go albo całkowicie zasłonią, albo będą tylko przepływać. A to, ile chmur wyprodukujemy, będzie zależne od tego, ile uwagi damy myślom. Jeżeli dajemy uwagę myślom i nadajemy im rangę, to myśli są jak uniwersytet. To znaczy, uniwersytet jest tworzeniem książek o książkach, a myśli są tworzeniem myśli o myślach. Prawda? Klonują się, multiplikują, tworzą całe drzewa. Mają swoje drzewa genealogiczne, mają głęboko wryte w podświadomość korzenie. Ale możemy również pojedyncze myśli zacząć traktować i bardzo Was zachęcam, eksperymentujcie, róbcie to teraz. Możemy traktować każdą pojedynczą myśl jak po prostu myśl, nie naszą myśl, myśl. Pojawi się myśl, my jesteśmy przestrzenią, w której ona się pojawia i to jest akwizytor. On przychodzi do nas i ma pewną informację, tak? Na przykład tutaj, prawda, przychodzi myśl, przeczytam, bo to jest piękny cytat Salana Lotsa na naszej ulicy. Life is not a problem to be solved, nor a question to be answered. Life is a dance to be danced. No i teraz przychodzi taki akwizytor, ale my już mamy postawę obserwatora i mówimy, chwileczkę, niech się przyjrzy. Czytamy to i czujemy, że to podnosi nasze wibracje i mówimy, okej, niech będzie. Na ten moment, załóżmy, wierzę w to. Biorę to, idę z tym, to jest fajne. Ale jeżeli przychodzi myśl, która brzmi na przykład, jesteś do dupy, bo popełniłeś niewybaczalny błąd wtedy i wtedy z tą osobą. Możemy również zrobić to samo, powiedzieć chwileczkę, niech się temu przyjrzę. I poczuć, co to robi, bo ciało mnie kłamie. Poczuj ciało, co to robi z twoim ciałem. Czy ktokolwiek zadaje sobie takie pytanie, co ta myśl robi z moim ciałem? Ciało nigdy nie kłamie i ciało ci powie. Jak nie masz z nim kontaktu, no to popracuj, żeby mieć. Są techniki niezliczone, które to ułatwiają, umożliwiają, yoga, qigong, całe mnóstwo tego jest. Taniec. Więc poczuj, co to robi w twoim ciele. Jeżeli to obniża twoją wibrację, to co możesz powiedzieć? Nie dziękuję. Dziękuję, nie jestem zainteresowana. To nie jest o mnie, to najwyraźniej musi być nie moje. Ponieważ mnie to nie znosi. A dlaczego? To, co nas nie znosi, nie jest o nas. Dlaczego to, co nas nie znosi, nie może być o nas? Ponieważ immanentną cechą całego bytu, w tym człowieka, jest pęd do transcendencji. My ciągle patrzymy, gdzie jest dalej i gdzie jest więcej tego, kim jesteśmy. I można powiedzieć, że cały ten sen zwany rzeczywistością i cały ten sen zwany naszym życiem, to jest ciągłe budzenie się do aha, to tym jestem. Aha, to ja tym jestem. Ale jest cały czas ten pęd wznoszący, więc mówisz znowu, nie, zaraz, coś mi tu nie gra. No to idziesz dalej i znowu myślisz, aha. I to jest wspaniałe, ponieważ to powoduje, że wszechświat jest pełen ekstazy. Ekstazy bycia, ekstazy istnienia.
we wszystkich możliwych formach, konfiguracjach, rodzajach. Również ekstazy związanej z tym, że na jakiś czas, na jakieś sposoby wybieramy pocierpieć. Wybieramy wybrać to, co zamiera nasze wibracje. Wybieramy sprawdzić, gdzie nas nie ma. I to też jest w porządku. Tylko wiedz, że jeśli wybierasz cierpieć, to właśnie to robisz. Wybierasz sprawdzić, gdzie cię nie ma. I kiedyś, wcześniej czy później powiesz, to nie działa. To nie może być o mnie. Więc medytacja połączona z używaniem roślin poszerzających świadomość, a tak naprawdę zdejmujących filtry i zasłony z mózgu, powodują razem efekty, które nazywamy potocznie również oświeceniem. Bo tutaj też mamy się spite na to, prawda? Kto to jest oświecona osoba? Nie ma czegoś takiego. Oczywiście, że nie ma. Nie może być oświeconej osoby, bo to, co jest oświecone, już nie jest osobą, prawda? Więc nie ma czegoś takiego, ale bawimy się też w tą grę, prawda? W mistrzów, guru, w te wszystkie rzeczy, ponieważ no na przykład, jeżeli jest tak zwana osoba oświecona, no i ona siada, załóżmy, że ja jestem teraz osobą oświeconą, siada na jakimś tronie, prawda, na jakimś wyznaczonym miejscu i cała reszta osób jeszcze się boi tego oświecenia, ale z nim romansuje i myśli, że no to okej, to ja dotknę tej osoby oświeconej, nie? Może jej umysłu, a może jej pocałuję w pierścień, a może, nie wiem, uszczknę kawałek szaty, to ja może będę bliżej tego oświecenia, no bo przynajmniej znam osobę oświeconą. Nie? To już jestem bliżej, mam już tam znajomości. I tak to działa i to też jest okej, ponieważ zwykle najpierw czymś romansujemy, zanim się zdecydujemy wejść w związek małżeński. Albo po prostu być jednością z tym. I tak naprawdę wszystkie te poszukiwania właśnie sprowadzają się do tego prostego pytania, ulubionego pytania Ramany Maharishiego i później całej linii Advaita Vedanty. Kim jest? Kim jestem? Ramana Maharishi tak bardzo się wystraszył śmierci, powiem może krótko, że w wieku 17 lat autentycznie tak się wystraszył, że kiedyś umrze i nikt nie będzie z tego kim jest, czy czym jest, że postanowił, zanim nie dojdzie do tego, o co w tym wszystkim chodzi, to po prostu nie kontaktował się ze światem zewnętrznym, trwało to 3 lata. No i stworzył w ten sposób piękną, szlachetną linię Advaita Vedanty związaną z pytaniem, kim jestem. Najbliższy memu sercu współcześnie żyjący nauczyciel Muji jest kontynuatorem właśnie tej linii i ciągle w kółko siedzi właśnie na owym miejscu wyznaczonym przez innych i przez siebie samego i mówi w kółko, ty jesteś tym, ty jesteś tym, ty też jesteś tym i ty też jesteś tym. I kto wreszcie przyjdzie i powie, jestem Mujim, tak jak ty. Ale póki co, z tego co ja obserwuję, produkuje się coraz więcej wyznawców. Ponieważ ludzie mają tak wielką potrzebę jednak pobyć w bezpiecznym, najpierw miejscu wyznaczonym sobie kogoś, kto jest buddystą, a nie buddą. Lub chrześcijaninem, ale nie Jezusem. I to też jest ciekawy fenomen tak zwanej duchowości, czy tak zwanego rozwoju. To wszystko są bardzo względne terminy, dlatego że czym jest rozwój? Jest mnóstwo teorii rozwojowych, kiedyś byłam fanką tych teorii, znam je wszystkie świetnie, ale na szczęście nie muszę ich tu wygłaszać. Odkryto wiele różnych reguł i struktur związanych z rozwojem człowieka, od rozwoju, prawda, od niemowlęcia do rozwoju duchowego. I wschodnie i zachodnie ścieżki proponują różne opisy tych szczebli, czy stadiów rozwojowych, czy spiral rozwojowych, jakkolwiek to nazwiemy. Ale w momencie, kiedy patrzymy od strony podmiotu, który doświadcza tego kolejnego aha, prawda, budzenia się w rzeczywistości, to widzimy, że właściwie rozwój jest bardziej jak spadanie łusek, jest bardziej jak opadanie kolejnych iluzji, kolejnych zasłon, kolejnych programów, które nałożyliśmy na siebie lub zostały na nas nałożone,
a my jesteśmy jacyś tacy jakby niezmienieni, wręcz bliżej tego centrum, tego środka, kim zawsze byliśmy. I to jest świetne, bo to jest prawdziwie głęboka, intymna relacja ze sobą. Jesteś ciągle tym, kim się urodziłeś. Tak najdalej, tak jakby takie minimum, które prawie każdy pamięta, jak był dzieckiem. I te oczy dziecka ciągle tu są. One ciągle patrzą na tą rzeczywistość, na ten świat, niezależnie od tego, ile koncepcji o sobie zostało wytworzonych po drodze. Dlatego Jezus mówił, jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie osiągniecie Królestwa Bożego. Które znowu Jezus mówił w was. To jest coś, co jest tutaj. Więc jeżeli uda ci się znaleźć drogę do serca, której nie trzeba tak naprawdę szukać, nie ma żadnej drogi, ale wejdziesz w serce, poczujesz to. Wszystko jest takie piękne. Wszystko akceptuje. Każdy atom jest na swoim miejscu. Nie potrzebuje nic zmieniać. Nie potrzebuje nic dodawać do tego, kim jestem. Nie potrzebuje zmieniać żadnej innej istoty, bo wszystko jest dokładnie takie, jak ma być. Jeśli poczujesz to choć przez chwilę, przez minutę, a nawet sekundę, to wiesz, że jesteś w sercu. Wiesz, że jesteś w domu i wiesz, że patrzysz oczyma dziecka. A oczy dziecka to są oczy niewinności i wracamy tutaj do poczucia winy. Poczucie winy jest dlatego szatanem psychiki, ponieważ nas okłamuje w samym środku nas samych, w samym rdzeniu tego, kim jesteśmy, co do tego, kim jesteśmy. Ponieważ jeżeli przyłączymy tożsamość do poczucia winy, uważamy się za winnych, nieważne czy grzechu pierworodnego, czy jakichkolwiek innych grzechów, musimy uznać, że coś jest z nami nie tak. Coś z tym, kim jestem, musi być mocno nie w porządku. I to jest największy problem. Bo to, kim jesteś, jest totalnie, absolutnie w porządku. Zawsze i wszędzie. Dlatego w poczuciu winy możemy, jak akwizytorowi, powiedzieć nie dziękuję. Spróbcie to, eksperymentujcie, bardzo was do tego. No i teraz przechodzę do trzeciego już punktu programu, to znaczy możliwości, jakie daje neurofeedback, możliwości pracy ze świadomością. Większość na pewno z tu obecnych zna to, co nazywa się biofeedbackiem. Różne są gry komputerowe, gdzie steruje się umysłem, prawda? Wiecie o czym mówię, nie? Więc dlatego nawiązuję do biofeedbacku, żeby powiedzieć, że nie będę mówić o biofeedbacku i nie będę mówić o falach beta 2, bo to tymi falami się posługujemy w tych wszystkich treningach, które są dostępne w różnych komercyjnych miejscach. Neurofeedback, o którym chcę powiedzieć, połowa właściwie treningu sprowadza się do właśnie pracy z poczuciem winy i żalu, co jest dwoma stronami tego samego. I wybaczanie. Wybaczanie, jeszcze raz wybaczanie, jest tym, co uwalnia możliwości człowieka do realizacji nieograniczonego potencjału. Tak to wygląda w praktyce. Ja niedawno byłam na takim treningu i jestem ciągle pod wielkim wrażeniem tego, zarówno jak wiele można osiągnąć w tak krótkim czasie, w ciągu tygodnia, jak też tego, jakie są długotrwałe efekty odbycia treningu fal, w tym przypadku fal alfa, ponieważ od treningu fal alfa trzeba zaczynać, bo dopiero potem na tym bazując, na tych umiejętnościach odbywa się trening fal teta i delta. Dla zainteresowanych tą tematyką bardziej czy głębiej mogę odesłać do artykułu, który napisałam, jest w internecie, na pewno można zapłynąć surfując na falach alfa. To jest artykuł taki bardzo ogólnie informujący o Instytucie BioCybernaut, o osobie Jim Harta, który prowadzi niestrudzenie te treningi od 40 lat. Jim Hart zadał sobie pytanie te 40 lat temu, które okazało się bardzo owocne i bardzo ciekawe, mianowicie co różni mózg osoby medytującej, intensywnie medytującej wiele lat i mającej efekty tej medytacji, od osoby niemedytującej. Zadał sobie również pytanie, co różni mózg osoby używającej
substancji zmieniających świadomość od mózgu osoby, która tych substancji nie używa. I krótko mówiąc, wniosek jeden podstawowy był taki, że mózgi ludzi, którzy stosują te dwie wymienione techniki, produkują znacznie, znacznie więcej alfa. Na przykład ayahuasca powoduje, że w tylnych, jeżeli podzielimy mózg na cztery części, na ćwiartki, to tutaj w tych obszarach, jeśli ktoś nawet raz wypił ayahuasca, będzie miał zwiększoną ilość alfa. A jeżeli wypił 100 razy, to również odpowiednio proporcjonalnie do tego tych fal będzie tam więcej. A fale alfa to są fale życia, to są fale radości, to są fale lekkości i zdrowia. Czyli można powiedzieć well-being, całe się w tym po prostu mieści. I teraz jak możemy, zadam takie pytanie, jak możemy prowadzić skuteczną edukację, skuteczną psychoterapię, skuteczne cokolwiek rządy stworzyć skuteczne, jeżeli ludzie operują na smogu elektromagnetycznym, który sami produkują, bo są tak zaprogramowani. Ten smog składa się z fal beta i delta, czyli stan czuwania, analiza, lubię, nie lubię, wypełnienie zadań, głęboki stan, koniec. Jakże radykalnym ograniczeniem ludzkiego potencjału jest poprzestanie na takim funkcjonowaniu. I pytanie, z kim my wtedy prowadzimy psychoterapię? To jest pytanie, które ja sobie zadałam wiele lat temu. Dlatego przestałam prowadzić konwencjonalną psychoterapię, bo to po prostu w porównaniu z innymi metodami, tak zwanymi alternatywnymi, czy chociażby metodami psychoterapii przy zmienionych stanach świadomości, to się ma nijak. To po prostu jest ciężka orka na ugorze 3-4 lata, którą można załatwić w jedną sesję. Po co to robić? Komu to robić? Czułam się nieuczciwa. W pewnym momencie zaczęłam się czuć nie w porządku, siedząc z pacjentem jeden na jeden, tydzień po tygodniu, ewakuując kółko to, co ma do powiedzenia mózg. To po prostu nie musi tak wyglądać, ale teraz jeżeli my będziemy wiedzieli, jak sprawić, żeby nasze fale alfa były wyższe, lub jeżeli przypadkiem sprawimy, że są wyższe, to mamy do czynienia już wtedy z inną osobą. Mamy do czynienia w ogóle z innym materiałem. To jest po prostu inna rzeczywistość. Dlatego takie treningi są niesamowicie ważne, polecane i właściwie ja uważam, że każdy z nas powinien mieć swój sprzęt do neurofeedbacku w domu i ćwiczyć codziennie. Ponieważ ten trening, jeszcze wiedząc, jak trochę know-how jest też potrzebne, wiedząc jak ćwiczyć, ale po prostu robiąc to codziennie przez 10 nawet minut, 15, zyskujecie niesamowity wgląd w to, co możecie i kim jesteście i nie ma tu ściemy. I to jest bardzo ważne, bo znam tej myśli, nie jesteś w stanie, jeśli jesteś choć trochę uczciwy, nie możesz napędzać tej myśli w stronę jestem wielkim mistrzem za mnie. No, słyszysz ciszę. To znaczy, że twój umysł nie operuje na tych częstotliwościach i na tych wysokościach, na jakich wydaje ci się, że to robi, bo już uwierzyłeś w jakiś obraz siebie. Z drugiej strony, i taki przypadek akurat towarzyszył mi, kiedy byłam na treningu Jima Harta, jeżeli myślisz, że już właśnie umierasz i masz depresję i w ogóle nic się tym nie interesuje, a twoje fale alfa są na tyle wysokie, że pokazują, że w sumie to dużo rzeczy cię cieszy, tylko zaprzeczasz temu, bo twoja tożsamość przypłynęła akurat do tego, co Alan Watts nazywał poorly to me, czyli biedactwa, czyli kogoś cierpiącego, no to też możesz się zdziwić. I to nawet nieraz miło się zdziwić. Akurat ten pan, z którym byłam na treningu, zdziwił się, jak dla niego niemiło, to znaczy nie mógł puścić przywiązania do tego, że on jednak już nie ma do czego szukać i będzie umierał. Jim Hart powiedział minimum pół roku życia przed tobą, kolego, choćbyś nie wiem jak się postarał, to ja ci gwarantuję, że twoje wszystkie parametry są takie, że będziesz żył i że w dodatku no, cieszysz się tym życiem. Więc połączenie nowoczesnej technologii, gdzie też komputer analizuje w czasie realnym za pomocą elektrod przyczepionych do głowy, czy my kłamiemy, czy nie. Nie będę tego rozwijać
na ten temat mam zamiar napisać też artykuł, czyli na temat praktycznych aspektów tego treningu. W każdym razie komputer wie, że kłamiesz. To jest świetne, nie? To jest naprawdę tak, jakby mieć mistrza w głowie. Dlatego oni porównują Wajocy Bernard ten trening do medytacji 20-40-letniej pod okiem nauczyciela. To, co możesz osiągnąć w tydzień. I na swoim przykładzie potwierdzam, że tak, tak właśnie jest. Jeżeli umiemy już kierować falami alfa i umiemy je podnosić na życzenie do dużej wysokości, to co tutaj zrobiliśmy, nawiasem mówiąc, ten trening medytacyjny również miał za zadanie podnieść wasze fale alfa na chwilę, ponieważ one podnoszą się, sprawdziłam to, zawsze wtedy, kiedy kierujemy nasze gałki oczne do góry i robimy je ze sobą. Niesamowicie podnosi to, jakie inne metody w tym momencie stosujemy i no, od wielu innych parametrów jest to po prostu niezależne. Jest to również jedna z metod bardzo szybko podnoszenia bardzo szybko poziomu swojej witalności, poziomu swojej radości i tak dalej. No i jesteś wtedy jeden na jeden z nauczycielem, którym jest feedback. Czyli dostajesz informacje cały czas o tym, gdzie jesteś i co robisz. I robiono oczywiście również takie eksperymenty w trakcie używania substancji, w trakcie przebywania w poszerzonych stanach świadomości, wszelkich różnych, bo to mogły być techniki medytacyjne lub właśnie stosujące substancje. Dlatego bardzo dużo na ten temat wiadomo, ale wiadomości te do niedawna raczej były utrzymywane w wąskich kręgach osób zainteresowanych rozwojem na przykład paranormalnych umiejętności członków sił militarnych, jakichś tam grup do zadań specjalnych. Wiadomo, że nie jest dobrze i łatwo manipulować społeczeństwem, które no, ma zbyt duże poczucie własnego potencjału i możliwości kierowania swoją świadomością. No niemniej również wiadomo i myślę, że to spotkanie jest absolutnie tego dowodem, że to już nie działa. To po prostu się zmienia i ludzie chcą kierować swoją świadomością, chcą być tym, kim naprawdę są, chcą wiedzieć, kim są poza wszystkimi opowieściami na swój temat. No i ja, jeżeli przyczyniłam się w jakikolwiek sposób do tego, żeby podszepnąć wam, podpowiedzieć wam coś z działających, skutecznych, nawet ekstremalnie skutecznych metod dochodzenia do tego, kim naprawdę jesteśmy, to jestem bardzo wdzięczna i bardzo dziękuję, że tu przyszliście, że wysłuchaliście, że jesteście obecni w waszych pięknych sercach, z waszymi bystrymi umysłami. I myślę, że na tym zakończę i teraz przekażę wam pałeczkę, jeśli są jakieś pytania. Bardzo dziękuję. Ja mam pytanie, ale na samym początku było wspomniane o tam pięciu poziomach obserwatora. Obserwatora? No, tak. Chciałbym usłyszeć tam, jak to tam wygląda. No, pozwolę sobie może na przede wszystkim na to, że odeślę cię do wykładu, który na ten temat zrobiłam już. I on jest na YouTubie, bo z tego co wiem, to go nagrała Telewizja Niezależna. Więc można wejść na, bo to jest dużo mówienia tak naprawdę, jest 1,5-godzinny wykład, oni go nagrali, więc on jest na YouTube. Ale krótko mówiąc, pierwszy obserwator, to jest obserwator, który mieści się, można powiedzieć, w ramach komentatora na temat naszej gadaniny, prawda? Więc jest tam sobie bla, 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 te automatyczne wszystkie ścieżki, bardzo często możemy w nich, na przykład w psychoterapii się rozpoznaje głos rodzica, tam kogoś, kto nam to właśnie zasugerował, że tym jesteśmy. Widzę, że przyszło coś, co miało zastąpić obrazki, które przygotowałam, a które nie mogłam uświetlić ze względu na to, że nie udało mi się podpiąć do nutnika. To pozwolimy sobie rozstawić się przy okazji. I następnie ten obserwator, jak on już się umocni, on już jest takim, wiesz, twoim towarzyszem, nie? Że jakby, no dajmy na to, nie wiem, robisz coś i pojawia się głos, który mówi, no nie wiesz, co to jest obcia, nie? Albo, ej, ale w co ty tu grasz? Albo, co chcesz udowodnić? Nie?
jak on się umocni, jest już takim kolegą na stałe, to nagle przychodzi taki moment, że czujesz, doświadczasz tego, że to też jest obserwowane, nie? Jest coś, co wytworzyło tego obserwatora i co już widzi. Tego się doświadcza już bardziej w Stanach, na przykład na granicy snu i jawy. Bardzo dobrze jest poszukać tego wyższego obserwatora, tej jaźni, to już jest ta jungowska jaźń, czy wyższe ja, czy tam różnie te nazwane. On jest gdzieś w tych Stanach już bardziej taki, to na becie się nie da tego, na falach beta tego doświadczyć. Ale wszyscy to znamy, gdzieś tam, tadam. Tu przede wszystkim zalecam do korzystania z dolnego paska, który posyłam do naszej strony, ponieważ jest tam wiele artykułów, informacji, z których można jeszcze skorzystać, poszerzając to, o czym tutaj mówimy. Ten obserwator właśnie jest gdzieś tak na styku snu i jawy i on widzi, że to też jest obserwowane. I tak dalej, więc te pięć jakby poziomów obserwatora, one się wyłaniają jedno z drugiego, czy też można je porównać do tych rosyjskich takich kokuszek, które się w sobie zabierają, ale to jest jakby to jest ten kierunek. Jeżeli już jest ten głos, ten pierwszy głos obserwatora tego psychologicznego, który też umrze wraz ze śmiercią mózgu, bo to jest ważne, że nie wszystko to umiera, to po prostu to już jesteśmy na czyli wzrost na tych poziomach to łączy się jakby ze świadomością, z świadomością też pojęć, jakichś aspektów, które tutaj jesteśmy na ziemi, tak jak rodzice nam gdzieś wtłaczają, tak, gdzieś tam w pracy, żyjemy po prostu jakichś tam mechanizmów, to im wyższa świadomość tego, tak, to tym wyżej jest ten obserwator, tak? Tak. Można tak powiedzieć, im wyższa świadomość, im większa zdolność zdystansowania się, chociaż na chwilę, nie? To świadomość obserwatora robić takie stop, nie? To jest też świetne ćwiczenie, jak idziecie sobie ulicą, na przykład zrobić sobie stop i też fizycznie stanąć. Tak jak sobie przypomnisz, bo to jest właśnie sposób wykształcenia obserwatora. Nagle to wszystko płynie, robi to, co robiło, a ty stajesz, nie? Bo w ogóle to jest iluzja ruchu i na przykład to, czego ja doświadczyłam w Pomorze i co było zaskoczeniem dla mnie, bo wiele rzeczy nie było zaskoczeniem, ponieważ ja tam też pojechałam, żeby sprawdzić te wszystkie techniki medytacyjne, których się uczyłam, żeby sprawdzić, no to maksymalnie dużo różnych obszarów, prawda, eksploracji świadomości, ale były rzeczy, które mnie totalnie zaskoczyły. Jedną z takich rzeczy na przykład było naprawdę namacalne doświadczenie nieistnienia czasu i przestrzeni, nieistnienia tego, to znaczy od tej pory mówię, że są lokacje czasoprzestrzenne i że cała rzeczywistość jest jakby zamrożonym teraz. To jest jedno wielkie teraz i my w każdym naszym ruchu tak naprawdę ulegamy iluzji procesu, ponieważ my zmieniamy tylko te lokacje czasoprzestrzenne. A cała rzeczywistość, wszystko co jest, to jest wszystko wszędzie zawsze. Czyli to są różne lokacje czasoprzestrzenne, które my sobie zmieniamy. I gdybyśmy wiedzieli jak, to oczywiście teleportacja w świetle takiego paradygmatu jest czymś jak najbardziej nie tylko możliwym, ale oczywistym. Bo zmieniasz lokację diametralnie, a nie tylko trochę. Bo to, że my tu siedzimy i prawda, zmieniamy jakoś tam swoje położenie ciała i jakiś ten proces wydaje się taki ciągły, no to jest dlatego, że zmieniamy tylko trochę. Ale jeżeli zmienimy bardzo, no to zniknę tu, a pojawię się tam. I na pewno dużo większe możliwości ma świadomość robienia takich rzeczy po tym, jak opuszcza pojazd naszego ciała. To ciało jest też bardzo mocno związane i jest tak zaprogramowane, żeby doświadczać tej rzeczywistości, którą nazywamy tam 3D, czy rzeczywistością Matki Ziemi, czy jakkolwiek jeszcze to powiemy, ale jest to na pewno gęstsza rzeczywistość. Materia ma swoją gęstość i swoje wymagania i swoje umowy. Prawda? Tak jak grawitacja, która wiadomo nie ma teorii, ale nikt nie przeczy temu, że istnieje. Natomiast zastanawiające jest, czemu w takim razie przeczy się wielu innym zjawiskom, które istnieją niewątpliwie, jak telepatia chociażby, ale nie ma teorii. Prawda? Więc się mówi, że tworzy. Tworzy się, tak tworzy się, tak jak teoria kul. Ja pracuję również z ustawieniami, które są inspirowane metodą Hellingera. Nazywam je mandalami systemowymi i tam właśnie są z kolei matryce morfogenetyczne, które gdzieś tam jakieś propozycje padają, jak to systematyzować, jak o tym mówić teoretycznie, no ale również mainstream mówi, że to nie może działać, że tego nie może być, bo nie mamy na to teorii, więc tym gorzej dla praktyki. A praktyka pokazuje, że po prostu to działa. Dziękuję.
mogę powiedzieć kilka słów o tej ustawień? Na temat ustawień? Pracuje się z polem, powiem tak bardzo praktycznie, pracuje się z polem, czyli z pewną siecią energoinformacyjną. Jak się okazuje, wszystko ma swoje pole. Wszystko, dosłownie wszystko, jeżeli na Ziemi byłyby dwa czmiele, to one będą miały pole wokół całej planety na siebie. Ponieważ przynależą gatunkowo do tego miejsca, do planety Ziemi, do sieci Gaii i one będą miały swoje pole. I to jest sieć energoinformacyjna, która pozwala im, można powiedzieć, mieć zachowania i tożsamość czmiela. Dziecko ludzkie na przykład wykazuje łączność z polem w ten sposób, że mając około roku przybiera pozycję pionową. Do tej pory eksplorowało świat chodząc na czterech ławkach, a wcześniej jeszcze pełzając, obracając się z boku na bok, przychodzi ten magiczny moment i się pionizuje samo. Nikt go do tego nie musi zachęcać. Więc to jest pole. To jest taki przykład, jak to działa. Bardzo, bardzo prosty sposób, oczywisty, aż tak oczywisty, że nie zauważamy. I teraz pole ma również rodzina, na przykład, pole ma naród, pole ma planeta, pole ma pewnie galaktyka i tak dalej, i tak dalej. Wszystko ma swoje pole, nawet określony biznes ma swoje pole. I ustawianie jest metodą sprawdzenia, jaki jest zapis poza koncepcjami, czyli zapis w tym tak zwanym, przez Berta Hellingera nazywane jest to wyższym porządkiem. W wyższym porządku sprawy się mają tak i tak. I na przykład okazuje się, że w wyższym porządku no, jest inaczej niż myśleliśmy, niż chcielibyśmy. Tak, bo to jest to wszystko chce, nie chce, wolę, nie wolę, czegoś nie chcemy widzieć, znowu na czymś się fiksujemy, więc to odpada wtedy i możemy zobaczyć, jak jest. Na przykład pole rodziny. Pole rodziny rządzi się wieloma regułami. To wszystko jest, bo rzeczywistość jest strukturą. Ona jest ustrukturyzowana, prawda? To nie jest bęk, który powstał w wyniku wybuchu na złomowisku, prawda? To po prostu tak nie jest i my to gdzieś czujemy, wiemy o tym, mimo różnych prób zmanipulowania nas w tym kierunku, że mózg powstał z białka pierwotnego w wyniku przypadkowych procesów, a teraz tworzy poezję. Również zupełnie przypadkowo, to my to czujemy, że to jednak się nie za bardzo trzyma, to tak nie mogło być. Więc rzeczywiście nie. I na te pytania odpowiadają zasady świętej geometrii i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie rzeczywistość jest ustrukturyzowana. I my, jako część tej rzeczywistości, jesteśmy ustrukturyzowani na poziomie sposobu działania umysłu, sposobu konstrukcji psychiki. Psychika na szczęście również jest opisywalna, czyli możliwości jej skonfigurowania są również ograniczone i to wspaniale, z wielkim szacunkiem to mówię, opisuje diagnoza kliniczna, podręczniki psychiatryczne, diagnozy klinicznej są naprawdę dobrym, miarodajnym opisem konstrukcji psychiki i jej różnych wariacji, ale tylko psychiki. Więc dramat polega znowu na tym, że oni poprzestali na psychice i nie uznali obszarów transpersonalnych i nie uznali tego, że jest coś, co przekracza tą psychikę, a wręcz coś, co ją ewidentnie konstruuje. Skoro konstruuje się w przewidywalny sposób, to kto to konstruuje, nie? Gdzie jest to coś, co wybiera wszędzie, niezależnie od kultury, nawet i czasu, podobne konfiguracje. I właśnie w ustawieniach sprawdzamy, jaka jest konfiguracja, jak się mają elementy do siebie i jakie również są tendencje, można powiedzieć, jakie są przewidywania i gdzie zrobić uzdrawiający ruch. To jest najważniejsza rzecz, którą się sprawdza w ustawieniu, bo to widać, to po prostu wychodzi, gdzie na przykład, powiedzmy, jest przenoszona pokoleniowo, ostatnio miałam takie ustawienie przez Skype'a. Niesamowite, bo mnie też to zawsze zaskakuje, bo powiedziała mi dziewczyna na początku rozmowy, że ona uważa, że to jest że to wszystko się zaczęło u babci jej babci. No i teraz tak, moja lewa kukula mówi tak. Nie, to tak nie biega, znalazła sobie, nie? Znalazła sobie, gdzie tam babcia babci, to w ogóle nawet się rzadko kiedy ustawia, aż tyle pokoleń. A, wymyśla coś, no ale dobra, zobaczymy. I pozwalam działać po nim. Już wtedy odkręcam głowę i jakby jestem tylko medium. Patrzę, pierwsze co się dzieje, babcia wypada poza pole, bo znajduje się reprezentantów. Znajduje się reprezentantów ludzkich najlepiej, ale jeśli nie można, tak jak przez Skype'a, na przykład to są laleczki, mam tam taką swoją ekipę reprezentantów. A to nie jest, jakby to nie jest ważne co, bo ja mogę nawet ustawić za pomocą, nie wiem, trzech dezodorantów, prawda? Cokolwiek. Ja po prostu wtedy widzę, że ten dezodorant na przykład płacze albo się przewraca. Nie wiem, jak to się dzieje, naprawdę serio. Nie wiem,
dziwnie, ale to się sprawdza. Bo ludzie też potem potwierdzają, mówiąc na przykład, no ona na przykład mówi, ja pokazywałam mi te laleczki tak do kamerki, ona mówi, niesamowite, on tak wygląda, nie? Na przykład, no, ma taką brodę i sportowcem, a tam ludzi, który biegnie taki z jajka niespodzianek i kopie piłkę, nie? Więc i tak gra w futbol facet, nie? Ale ja nie wiem skąd to wiem, naprawdę, po prostu działa pole. Zawsze się łączę z polem i to działa, więc bierzemy reprezentantów i oni czują tak jak te osoby z tej rodziny. I na przykład tam była zapoczątkowana przez rzeczywiście, jak się okazało, babcie i babci, czyli jakąś tam czapra babcie, nienawiść, rozdźwięk między mężczyzną a kobietą. I cała historia rodziny była historią rozdziału między mężczyznami i kobietami. W tym polu mężczyźni nie mieli miejsca. Po prostu ich wykopywało. Oni to ustawiają, bo widać, że oni po prostu uciekają. Bo nie mogli, czuli się nieźle widziani, nie mogli się wytrzymać, ale kobiety też oczywiście cierpiały, nie mogąc stworzyć trwałego związku. I ta kobieta również nie stworzyła trwałego związku, a teraz jej córka jest w ciąży z wnuczką i ona postanowiła zamknąć to, bo ona chce, żeby już nie było tego przekazu, bo zobaczyła, że jest taki przekaz. Więc tak się rzeczy. Że ta wnuczka miała być z rozbitej rodziny, znaczy dobrze, tak? Właśnie jeszcze nie jest, ale ona już się powinna zapytać, się stanie to, co się stało u każdej kobiety w jej rodzinie. Więc chciała jakby tu, postanowiła, że ona chce zamknąć tą złą pasę i rzeczywiście pojawił się w polu konkretny ruch uzdrawiający, a był to ruch córki do ojca. I ona była oczywiście wielce zdumiona, właściwie można by to nawet logicznie wyredukować, ale ustawienie też to potwierdziło, a ona była zdumiona, że jak to, że to ja nie mam nic do zrobienia. No nie, po prostu jeśli córka przyjdzie do ojca, z którym oczywiście jest oddzielona i nie ma z nim żadnego kontaktu, nastąpi uzdrowienie. I teraz czy to zrobi, czy nie, no to już jest jej wybór. Ale ma również większe szanse to zrobić po ustawieniu, dlatego że ustawienie dokonuje czegoś takiego jak zapis poli. Również można powiedzieć, że od strony mechaniki nie wiemy, jak to się dzieje, ale wiemy, że to się dzieje. Czyli robiąc ustawienie, dokonujemy zapisu w tej sieci energoinformacyjnej już, że właśnie teraz to jest tak, bo myśmy to ustawili, to jest teraz tak. I to można tylko i wyłącznie tutaj dla wyjaśnienia, jakby dla lewej półkuli, która może powiedzieć, że to jest niemożliwe, albo że to jest jakieś szemrane, to można przywołać tutaj zasadę Heisenberga, która akt obserwacji zmienia obserwowane zjawisko i na gruncie fizyki kwantowej to jest całkiem nieźle udowodnione. Więc jeżeli to przeniesiemy, jeżeli sobie pozwolimy na taki, jako humaniści, na taką profanację, no to po prostu będziemy mogli lepiej zrozumieć, dlaczego to działa. Po prostu sam akt obserwacji zmienia obserwowane zjawisko, ale to nie jest tylko rejon fizyki kwantowej, bo wiemy to również z innych dziedzin, prawda, choćby refleksji szeroko rozumianej postmodernistów, którzy mówili, że nie istnieje rzeczywistość niezależna od obserwatora, i że każde zjawisko występuje w jakimś kontekście, a ten kontekst znowu tworzy podmiot, tworzy go obserwator, więc dlatego jesteśmy Bogami, dlatego my tworzymy go. Mam pytanie. Wątek wcześniej przed ustawieniami. Wspominałaś o nietrafności pojęcia lub niewłaściwości czasu i przestrzeni. Nie pytałbym o czas, zgodziłbym się, ale z przestrzenią. Jak widzisz niewłaściwość lub nietrafność tego terminu? W jaki sposób przestrzeni nie ma w twoim widzeniu? No to od tego by trzeba było zacząć, że nie ma czasu i przestrzeni osobno, jest czasoprzestrzeń. To był wgląd, który uzyskałam kiedyś pod wpływem meskalina. Czasoprzestrzeń czego? A czasoprzestrzeń wszystkich możliwych zdarzeń. Wrażeń i zjawisk. No tak. I form istnienia i tak dalej. To doświadczenie było tak mocne, to o którym mówię, ponieważ o to pytasz, to pozwolę sobie opowiedzieć. Ponieważ ono rzeczywiście trwale zmieniło moją percepcję, nie tą codzienną, no bo w codzienności chociaż niezbyt sobie dobrze radzę z pilnowaniem czasu, ale to jest inna sprawa, nie? Po prostu w codzienności wiadomo, że umownie stosujemy te terminy, zmienić miejsce, pilnować czasu, czy tam stawić się gdzieś o jakiejś porze, ale wówczas, kiedy miałam taką możliwość przyjąć meskalinę i to dość sporą dawkę, doświadczyłam czegoś takiego, jak bycie punktem świadomości wykopanym poza czasoprzestrzeń. I ja ją widziałam jako spiralę czasoprzestrzeń. Była tą spiralą,
poza którą znajdowałam się ja, obserwator, ale to był dosłownie punkt, może matematyczny punkt nawet, nieskończenie małej świadomości, który widział rozwijające się i zapadające się wszechświaty. I to była czasoprzestrzeń. Więc w wymiarze kosmicznym to było coś takiego. Ja nie miałam żadnych wcześniej punktów odniesienia, potem zaczęłam szukać, czy jacyś fizycy, matematycy coś w tym kierunku znalazłam, że tak, ale wcześniej zupełnie nie. Nie spodziewałam się nawet znalezienia w takim, właśnie w takich okolicznościach przyrody. Ale jak już się tam znalazłam, to z fascynacją obserwowałam to, że wszechświat rozszerza się do momentu, w którym osiąga jakiś taki punkt nieskończonej jasności. Podkreślam, że opowiadam swoje subiektywne doświadczenie. Ta nieskończona, cudowna, odświeżająca jasność jest wszystkim, co jest w fazie swojego jakby oświecenia, totalnej wolności, totalnego jestem, bez formy, czyli ta przyczynowa pustka. Ona taka jest, a potem zaczyna bawić się ze sobą i tworzyć oddzielenie, czyli pierwszy jakiś yin-yang. Ja jestem ja, a ty jesteś ty. Ja będę ona, ty będziesz ona. I to multiplikuje się. No i tam powstaje DNA, nie wiem, wojny, planety, cokolwiek, wszystko. Prawda? I to się zagęszcza i się multiplikuje do momentu, aż znowu się tak rozszerzy, że i to się zapada i rozszerza. I to są kolejne wszechświaty. No i potem znalazłam taką teorię reinkarnujących wszechświatów. Znalazłam taką teorię. Dwóch matematyków to obliczyło, więc poczułam się naprawdę świetnie, że ktoś to na dodatek wyliczył, że tak może być. I to jest czasoprzestrzeń. A później dopiero w komorze, już teraz odpowiemy kolejne pytanie, w komorze będąc doświadczyłam tego, że ja jako część wszystkiego, co jest, a jednocześnie wszystko, co jest, po prostu znajduje się w określonej lokacji czasoprzestrzennej i że cała rzeczywistość jest wszystkim, co jest tu i teraz. Jest zamrożonym tu i teraz. Ja wiem, że tego po prostu lewa półkula tego nie przerobi, ale ponieważ jest doświadczenie takie, więc się nim bardzo chętnie dzielę, bo co ja zrobiłam, będąc w tej komorze, mając bardzo wysoki poziom fal alfa, mówię tak, bo Jim do tego zachęcał. Idź, sprawdź. On mi powiedział wcześniej, idź na Atlantydę. Ja to zrobiłam i po prostu okazało się to niesamowicie łatwe. Mogłam pozyskać dowolne informacje i te informacje zostały później zweryfikowane od razu po treningu, znaczy po wyjściu z komory. Utrzymać. Proszę? Pozyskać i utrzymać informacje? Byłaś w stanie? Tak! Dostałam zip i go rozpakowałam. Co na przykład już mi się nie udawało kiedyś, na przykład przed podróżami. No ja też bardzo lubię podróżować, gdzie mnie wzywa serce. I na przykład przed pierwszą podróżą do Egiptu dostawałam na styku snu i jawy zipy. Ja po prostu widziałam mnóstwo obrazów, które lecą tak jak rzeka i wdrukowują się w umysł, czy też odpamiętują się z umysłu, ale nie byłam w stanie ich rozpakować. Dopiero będąc w Egipcie, tam mi się pewne rzeczy rozpakowywały, tak? A tu w komorze odkryłam z wielką fascynacją, że mogę dostać zip i go jeszcze rozpakować. Mało po prostu zapamiętać dokładnie wszystko. Mało tego, ta komora mnie nauczyła, że nie ma nic, czego nie pamiętamy. Słuchajcie, jesteście wszyscy geniuszami. Macie w swoim dosłownie mózgu, macie każdy zapis każdej informacji, która kiedykolwiek w waszym życiu się pojawiła. Po prostu my nie mamy dostępu zawsze do tych informacji, ale my pamiętamy wszystko i wiemy wszystko. I to też jest świetne, bo na przykład po tym treningu zaczęłam dostęp do informacji, których nie wiedziałam, że je mam, albo nie wiedziałam, że jeszcze coś pamiętam. Ale odpamiętują się również traumy, i to na przykład traumy z czasu niemowlęctwa, gdzie teoretycznie nie powinieneś tego pamiętać. I też możesz to znowu zweryfikować. Tak samo jak w ustawieniach możesz pójść do rodziny i zweryfikować, czy to, co się pojawiło, było prawdą. I to się ciągle okazuje prawdą, więc ja błagam kogoś, niech zacznie to badać. Bo ja już porzuciłam naturę empiryka i porzuciłam naturę badacza. I samej mi się nie chce robić, a jednocześnie badać, ale jeśli ktoś by chciał na przykład przychodzić na ustawienie i prowadzić rzetelną ewaluację, prowadzić badania metodologicznie, dobrze skonstruowane, to można zrobić wielkie kabum w świecie naukowym. Bo po prostu to się weryfikuje, to się wszystko sprawdza. Ja mam pytanie, bo tutaj jak mówimy, prawda, tylko te dziewczyny medytacje, ale to już często bardzo dużo rzeczy. Zgadza się. Dobrze,
nie byłoby dobrze jeszcze podać, na przykład opisać, czym jest medytacja jako konstrukcja składników struktury i celu. Jakby w ten sposób. To jest obydwa te pytania są bardzo dobre, ale czym jest medytacja, tak? Czym jest medytacja? Nie, tak może bo to wcześniej było też temat. Czym jest medytacja? Mamy tu jakiś dźwięk? Mamy coś, co wydaje dźwięk taki właśnie? Przechodki? No więc medytacja jest tym. Medytacja jest tym. Doświadczenie. Ale również sposobem dojścia do tego. Więc sposób dojścia do tego, co jest poza słowami, do tego ja jestem, do tego, co w buddyzmie nazywa się pustką, a w chrześcijaństwie pewnie jednością z Bogiem, jest właściwie technika każda, którą rezonujesz. Ja bym tak powiedziała, zindywidualizuj to. Po prostu poczuj to. Poczuj, czy ty z tym rezonujesz, czy to jest dla ciebie. Bo są etapy, kiedy potrzebujemy bardziej zaawansowanych, skomplikowanych technik, a są takie, gdzie potrzebujemy czegoś bardzo prostego jak zen, prawda? Siedzisz, masz ścianę, siedzisz w zazen i potrzebujesz projekcji umysłu. Osobiście zresztą nawiasem mówiąc bardzo polecam rzeczy proste. Proste, a działające jak zen. Natomiast absolutnie nie wizualizujcie. Ja wiem, że to jest niepoprawne politycznie wobec wielu szkół medytacji, które każą wizualizować, ale jest to badane bardzo dobrze i są dane na ten temat bezwzględne, naukowe, empiryczne. Nie wizualizujcie medytując. Wizualizacja czapuje fale alfa. Wizualizacja jest tym, co właśnie sprowadza nas bardzo mocno do gadacza. Czujcie. Oczywiście to jest bardzo ważne rozróżnienie, że wizualizacja nie jest tym samym, co wewnętrzne widzenie. Więc te wszystkie idamy, bóstwa, formy, archetypy, wszystkie te piękne rzeczy, one się pojawiły jako to, co jest inner seeing, to jest wewnętrzne widzenie. One zostały dane tu, w obszarze serca, bo serce posługuje się obrazami. Ale ono nam daje obraz, a nie czeka, aż my skonstruujemy. Sprawdzałam to i naprawdę robiłam na przykład taką medytację buddyjską Dorje Sempa. To jest medytacja oczyszczająca, taka z długą mantrą. Robiłam ją z wizualizacją i bez. Zupełnie inne efekty. Nie muszę dodawać już chyba teraz, że bez wizualizacji dużo, dużo ciekawszy wykres. Zresztą taki skaczący, no, bardzo muszalny był ten wykres. Jak oni go zobaczyli, to oczywiście pytali, co ja tam robiłam. Ale nie wizualizacja. Wizualizacja utrudnia nam połączenie z tym czuciem tego. Więc ciało, bądź w ciele, czuj ciało, czuj wibracje. Czuj jakbyś, tak jakbyś. Na przykład świetną metodą medytacji jest czucie tak jakby. Na przykład jakby przepływał przez ciebie w cały wszechświat. Ale czuj to, a nie wyobrażaj sobie tego. Jeszcze przepraszam na moment. Za chwilę dokończę o substancji. Ja mam pytanie, czy zgadzam się z tym, że każdy z nas może osiągnąć bez wyzwolenia substancji. Tak samo, to samo jak po użyciu każdej substancji. Absolutnie tak. Można. Pytanie tylko, jak wiele czasu nam to zajmie, ile zrobimy błędów w porażę, co sobie skręcimy w międzyczasie, tak? I ile wcielimy. W substancji jest w stanie każdy z nas łącznie jest bycie punktem albo spirali osiągnąć? Tak. Tak, zdecydowanie tak. Joga jest techniką, która prowadzi dokładnie do tego samego w swojej optymalnej wersji. Natomiast jak wiemy... Dlaczego więc może byłby konsekwencją tego tutaj odpowiedzi? To pada swoje stare pytanie, dlaczego w takim razie mam używać substancji? Nie powinniśmy. W czystości organizmu, nie wiem. Znaczy, ja zadam inne pytanie, dlaczego nie? Nie rozdawał się z tym samym. No, szybciej, więcej, tak, i demokracja nas miażdży i cały optymizm, który pani bała, że tutaj fajnie, że jesteśmy grupą, tutaj sobie mają krokać po spirali. Demokracja głupoty nas będzie długo jeszcze miała, już musimy mieć świadomość tego, że nie przełożymy tego na tutaj Polski, sobie nie damy, już założycie słowa, bo nie damy substancji i nie osiągną tej stacji. Bo tak jak mówiliśmy, te dogady są jest siebie, tak, całe pokolenia. Przynajmniej obecne pokolenie, tak? Jest na tyle obsługę, że użycie substancji na właśnie, a 18-letnie generacje nie pomogą osiągnąć
stanu umysłu, które pozwolą nam żyć ogólnie dobrze na ziemi, w niebie, w kraju. Tak jest moje zdanie. Każdy ma taki raj, jaki sobie stworzył. Jeśli pokochasz piekło, też będziesz w raju. Tak. Więc ja się nie przejmuję, co ludzie. To jest, wiesz, to jest iluzja pewna, że coś my mamy do zrobienia z kimś. Po prostu ja sobie jestem, mam swoje doświadczenia, swoje metody eksploracji i jakby rzeczywistość mi odpowiada na przykład tą salą tutaj, że również jest jeszcze ktoś, z kim mogę o tym pogadać i z kim mogę się podzielić i to jest wszystko, ale jakby nie mam żadnej misji, bo wiesz, najgorzej to mieć misję, to w ogóle to jest bardzo niebezpiecznie, nie? Choćby to była najlepsza intencja. Po prostu każdy ma swoją ścieżkę, czy swój sposób. Jakby też, wiesz, to jest ważne, bo użyłeś jednak tego słowa, posłuszeństwo, czy jakoś tam masa. Ja jednak się czepię tego. Ja się tego czepię, wiesz, bo dlatego, że jeżeli widzisz takim czystym okiem, jednym okiem, wszystko co jest, to będziesz wiedział również, że każda istota, nawet ta mózga, ten robaczek, czy ten człowiek, wiesz, ten polityk jakiś tam zacieśniony, że to wszystko, nie, że to wszystko stara się najlepiej jak może. W tym momencie, biorąc pod uwagę parametry tej istoty, ona nie mogła zrobić lepiej. Nie dała rady, nie ma opcji, żeby zrobić lepiej i co więcej, ty na jej miejscu robisz dokładnie to samo. Zgadza się. To samo, po prostu to samo. Więc nie wiem, to nie? No. Jeszcze praktycznie się mogę ostatnio. Czy jeśli zdecyduje się na obsesję ayahuasca, to czy nie sprawi to, gdzie muszę dodać, że jestem wikłany, powiedzmy, w systemowe życie. Bo ja mam taką obawę, że to świadczy tej takiej, powiedzmy, że stanie mi się tak, że po prostu rzeczywiście przy moim stanie świadomości mogę rzeczywiście rzucić wszystko i odejść. Aha, no to co to gada, to nie jesteś ty, nie? Więc możesz dezakwizytor właśnie teraz, umysł na rana, nie, to gada coś. No i teraz ty możesz zobaczyć. Aha, no taka propozycja, zrób ten, co chcesz. Ja tylko ci mówię, że to jest propozycja. Możesz uwierzyć, że jest zupełnie przeciwne. Na wiedzy o osobach, czy są jakieś złe, rzeczywiście, czy zdarzają się negatywne przypadki? Nie no, wiesz, po jednorazowe przyjęcie ayahuaski nie powrócił, wszystkiego nie słyszałam. Proszę głośniej. Teraz proszę jeszcze o z tyłu nie słychać nic. Jakże podnoszenie naszej własnej świadomości jest przyjęcie na tym, podnosi świadomość na no, tym, że poprzez połączenie. To może jeszcze wrócimy do substancji trochę, nie? Bo tam było pytanie o to, jakie techniki podpowiedziałam na temat medytacji. I myślę, że to jest już precyzyjne, ale z substancji? Nie, ja tutaj coś powiem, bo to jest takie BHP też, prawda? Tak, my jeździmy też jako Nerumbo po festiwalach transowych i tam pomagamy ludziom w różnych sytuacjach, bądź to prowadząc ich, bądź to ich, prawda, informując, bądź też zniechęcając często. Ponieważ dlaczego? Przychodzą ludzie i przychodzi ktoś i mówi tak. Słuchaj, powiedz mi, jak mam zrobić, żeby mieć fazę cały tydzień. Bo to mnie trzeba. Ja chcę po prostu fazować cały tydzień, co mam połączyć, z czym, w jakich dawkach, komu. No i mało tego, oni to naprawdę robią, bo to jest wykonane. Co zostaje potem z tym ciałem, prawda? Co się dzieje, kto je reanimuje, no jakby... Tak, też sama miałam okazję reanimować parę takich ciał. No, ale to nie jest za ciekawe, nie? Ja tego nie polecam osobiście. Więc przede wszystkim, jeżeli mam coś polecać, to co jest bezpieczne, zarówno w zakresie wiedzy o tym, że nie może zrobić fizycznej szkody, jak LSD, jak psylocybina, prawda, jak ayahuasca pod pewnymi warunkami, ale to może o tym potem. I wtedy rzeczywiście eksploruj, tak? Wtedy umieraj. Na przykład ja mówię, jeżeli ludzie przyjmują LSD lub psylocybinę, to ja mówię, umieraj! Umieraj do woli, bo to, co umiera, to na pewno nie jest twoje ciało, nie? To fizyczny zgon tu żaden nie nastąpi. Wszystko, co ma umrzeć, niech umiera. Idź na maksa w umieranie, bo to po prostu może ci tylko dobrze zrobić. Ale musisz być pewien, że ta substancja nie powoduje faktycznie fizycznie zgonu, a są jednak substancje również psychodeliczne, również sprzedawane jako LSD, to jest następny element ochrony, więc skąd pochodzi? Bądź pewien lub sprawdź, czy ufasz śródłu.
Bo jeżeli nie, no to nie może być, możesz dostać zamiast pasa jakiegoś dopa albo inne rzeczy, a już na przykład substancje analogowe działające podobnie jak LSD nie są tak bezpieczne fizjologicznie, bo LSD musiałbyś wiatru wybić, żeby w ogóle zarządzić ciało, a działa jak wiadomo w mikrogramach, więc to jest bardzo ważna kwestia tutaj, nie? Z czym się komunikujesz i jeżeli eksplorujesz coś, co wymaga pewnego fizjologicznego settingu, prawda, przygotowania, to po prostu się przygotuj i nie wygłupiaj się, że jakby najważniejsze jest, żeby odlecieć, żeby mieć fazę. To jest ta eksperymentacja, już ludzkość, myślę, mam nadzieję, ma za sobą, życzę tego ludzkości, żeby to miała za sobą i też należy wziąć pod uwagę to, że sprawdź, jaki jest element autodestrukcji w tobie, jeżeli masz potrzebę zjadać cokolwiek, co tylko po prostu zmienia jakoś tam, nie wiem, ciała tą świadomością, czy prawda, to są wszystko kwestie bardzo, bardzo mocno związane z uczciwością wewnętrzną, z introspekcją i tak dalej. Dlatego ja jestem za tym, żeby łączyć medytację, używanie substancji i psychoterapię, czy też prowadzone sesje. To jest po prostu nieoceniona sprawa, bo można w takiej sesji liczyć na to, że jeśli masz do czynienia z kimś, kto jest doświadczony, zna mapę świadomości, a w dodatku ma doświadczenie sam osobiste z używaniem substancji, że ten ktoś ci po prostu poprowadzi. Od tego zawsze byli szamani. I od tego, no my też to robimy, my po prostu tak pracujemy, to jest nasza codzienna praca. I łatwo jest się osobie niedoświadczonej pogubić, więc ja osobiście, mimo tego, że wiem, co zaleca mi McKenna, czy Liry, czy również mój własny mąż, nie zalecam wysokich dawek na początku. Po prostu zalecam mniejsze dawki, nie całkiem mikroskopijne, prawda? Jeśli mamy do czynienia z substancją bezpieczną, wiadomo, to wszystko widzie, jakie dawki, w jakich sytuacjach i można sobie to sprawdzić i się zdecydować na małą, średnią, wysoką, ale ja osobiście polecam te średnie, żeby na przykład chociażby po to nie spanikować, bo w momencie utraty wszystkich punktów odniesienia naraz, nagle ludzie, no i tego bardzo mocno panikuje, no i potem już nie chcą, już chcą być grzecznym, prawda, zjadaczem niebieskiej pigułki, tak? Matrixie niebieska służyła od tego, żeby wierzyć. No to właśnie do tego to może doprowadzić, więc nie za dobrze. Czy to odnosi do ayahuasca ilości i spożywanie tej samej ilości i to religijne? No, z ayahuasca jest tak, że też jakby nie ma jakichś udokumentowanych bezpośrednio zależności między wypiciem ayahuasca a zgonem, tak? Jest kilka zgonów, ale to raczej na skutek interakcji, bo ktoś nie zastosował się, dajmy na to, do diety. Natomiast ilości przy ayahuasce dostajesz zwykle od kogoś, tak? Jest ktoś, kto prowadzi ceremonię, albo dostajesz to zmieszane, albo dostajesz dwa napoje osobno, ale tak naprawdę nigdy do końca nie wiesz, ile tego jest, prawda? Więc no, my mamy doświadczenie i z bardzo małymi, gdzie ludzie po prostu mówią, no to ma być faza, no w sumie jest wesoło, ale jakoś tak jak na boisku szkolnym, no i wtedy piją drugi raz, na szczęście można tak zrobić, nie? Albo też mamy doświadczenie odwrotne, że tak po prostu z ściora, że wszyscy wszędzie zażywują cały obszar, prawda, ceremonii. No i jest zbyt złowo, nie? Zbyt hardkorowo i nikt nie wie, gdzie by mi to stworzył, nie? Więc jakby to też trzeba rzeczywiście tutaj gdzieś wypośrodkować. No to szczepanie dywanu jest. Ja to nazywam szczepanie dywanu. I to jest bardzo piękny rytuał. O, na przykład właśnie palenie czystego DMT rano przed pójściem do pracy może spowodować, że będziemy mieli cały dzień bardzo mocny dostęp do obserwatora. Będziemy tacy odświeżeni, te wszystkie tam gaduły się wyciszą. To jest dobra praktyka, o ile ktoś ją stosuje przez jakiś czas konsekwentnie, ale nawet jednorazowo. Jest to dobra praktyka. DMT, jak wiadomo, jest substancją fizjologicznie produkowaną przez nasze ciało, co uwielbiałam mówić, jak jeszcze mnie zapraszano na konferencje zapobiegające narkomanii, bo byłam kiedyś w takim miejscu, pracowałam, którego celem było, prawda, no,
profilaktyka i leczenie i tak dalej, uzależnień i tak dalej. I zapraszano mnie na konferencję. Uwielbiałam odczekać, aż już wypowiedzą się co bardziej znaczący oponenci. I później mówiłam, że no tak, ale mamy pewien problem, ponieważ najsilniejsza czynna substancja psychoaktywna produkowana jest przez nasze własne ciało i jest nią DMT, które produkuje szyszenie. I wtedy widać było po tych ludziach taki szmer. Mój Boże, jestem nielegalny! Poproszę tam dziewczynę, kto się upała. Ktoś cię upała. Znaczy, ty egzaminy to jest grupa cała. A nie, to nie będzie na farmę wykładu robić, dlatego to sobie polecam stronę Aerolitro, bo po prostu tam wszystko, które jest opisane w angielsku, ale naprawdę są rzetelne informacje, które no, tam ta strona zabiera na wszystkie. Takie jak te Hemisyn,
A tak, 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 tak. No, synchronizację kółku? Tak, tak, tak. Robi się też synchronizację kółku. Tak, tak, tak. Są różne fazy treningu codziennie. I między innymi częścią treningu jest na przykład white noise, czyli ten szum biały. I na, właśnie na białym szumie jest łatwiej uzyskać synchronizację, ale częścią wykresów, które otrzymujesz na ekranie, jest częścią feedbacku tak naprawdę, jest możliwość zobaczenia, na ile twoje kumple współpracują i możesz eksperymentować, kiedy współpracują. I to na przykład dla mnie to też było fascynujące odkrycie, jak zobaczyłam, że jak tylko myślę o moim mężu, to moje kumple robią dokładnie to samo. Po prostu miałam te same wykresy, te same cechy. Tak, bardziej jest na to, to się nie wiem, czy znaczy się tak jakoś zwykle nie są. Zwykle nie są. Zwykle nie są. Bardzo nie są. Więc jeśli odkryjesz to coś, co powoduje, że nagle są, to potem możesz trzymać się tego i na tym polega ten trening, gdzie sam sprawdzasz, to na ciebie działa. Sam nie wiem, że końca pomogą, same skarby. Nie, 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 właśnie o to chodzi, że to jest praca, to jest jeden na jeden. Jakbyś był z mistrzem jeden na jeden i cały czas sprawdzasz, co na ciebie działa, a on ci daje odpowiedź zwrotną, czy się oszukujesz, czy to naprawdę działa. I jak się pojawia ego, to po prostu ono dosłownie ścina te fale. Dosłownie, na przykład Jim opowiadał o takim mistrzu Zen, nie pamiętam jego nazwiska, ale bardzo znany mistrz Zen, którego badał. Mistrz wszedł do komory, od razu mu tam dobrze szło, wysoko, jest szum, prawda, bo to jest piękne, jak słyszysz ten dźwięk, bo masz cztery głośniki i jeszcze piąty odpowiedzialny właśnie za synchronizację, to są oboje, a tutaj masz organy. Więc takie i po prostu słuchasz to, nie? Tworzysz muzykę na żywo. Więc on był oczywiście zachwycony, no i na tym zachwycie, bo wdzięczność też ważna, kochani, wdzięczność jest potężną wibracją, jak czujecie wdzięczność, to na pewno macie wysokie wale alfa. Za cokolwiek, sprawdzałam to serio, wdzięczność za nowe buty działa podobnie jak wdzięczność za wspaniałą rodzinę, tudzież wdzięczność za to, że planeta Ziemia jest taka cudowna. Po prostu wszystko to podnosi, ten stan, ta wibracja, wdzięczność podnosi ci bardzo mocno wale alfa. I teraz, jeżeli pojawi się ten mistrz właśnie, co to mistrza, pomyślał sobie, miał to wszystko fajnie, szedł coraz wyżej, słyszał coraz więcej i nagle pomyślał, ha, nieźle mi idzie, no bo przecież jestem wielkim mistrzem Zen. Oczywiście powiedział o tym, bo jego to również paliło, nie? Ale wspaniały, prawda? Wspaniały feedback do feedbacku. A jeszcze o tej etyce, bo tutaj było wspomniane, że potrzeba poprzednich treningu, żeby potem nie robić czegoś nieetycznego. Co to dokładnie tutaj? No to chodzi właśnie o odpowiedzialność za to, kim jesteś, że kreujesz naprawdę swoją rzeczywistość. Kreujesz rzeczywistość w dodatku w stopniu tym większym i większe masz możliwości. No jakby znamy obszar magów, prawda? Temat magów, którzy posiedli pewne tak zwane CV, pewne umiejętności, czyli przede wszystkim polega to na tym, że rozwinęli obszar trzeciego oka i chary, prawda, mocy. I to połączone z tym daje niesamowite możliwości działania, manipulowania ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Wchodzenia komuś w stan robienia incepcji i tak dalej. Ale to się dzieje z pominięciem serca. I to jest nieetyczne. Lub grozi przynajmniej tym, że jest nieetyczne. Dlatego właśnie jest no to dlatego były szkoły hermetyczne, które dopuszczały ludzi dopiero do pewnej wiedzy po przejściu pewnych egzaminów. Miało to swój głęboki sens. No a teraz my mamy inne czasy i jest to eksperyment pod tytułem co się stanie, jak wysypiemy to wszystko z worka, nie? I mamy wszystko przecież, mamy wszystko wszędzie. Dzięki sieci możemy podróżować i możemy spróbować sobie każdą do tej pory bardzo szczerzoną, pilnie tajemniczą jakąś praktykę. Ale akurat tam oni bardzo mocno tego pilnują, bo to jest zupełnie nowa rzecz, prawda? Trenowanie fal. Może przejdziemy już do części Krzysia, a dziękujemy bardzo za bardzo, bardzo dziękuję. Dalej? Tak. Ale jak jest wyciszył? Tak.
To może tak, zacznę w ogóle, znaczy ja na imię Krzysiek funkcjonuję, najczęściej jestem znany jako Gucio, a w ogóle to przyjechałem jako Cabo Baba, tak, Cabo to jest taka wydzielina, to jest jad żabie, czyli nie do końca rodziny, ale jest to bardzo wszystko ze sobą powiązane. Zanim zaczniemy, jest kilka osób, które miało okazję tutaj spotkać się z jedną z roślin mocy. Już tą grupę doszło, to się nazywają Sananga. Czy u wszystkich jest ok? W sensie o, dalej widzicie, czy nie tyle. Żyjecie, tak? Tak. Czy jest ok? No, tak jest. Teraz tak, ja mam 44 lata i nigdy nie czułem się młodszy niż teraz. Nazywam siebie, jestem podawaczem medycy. Daleko mi do zdrowiciela. Nie wiem, czy kiedykolwiek nim będę, ale tak się jakoś to wszystko fajnie ułożyło, że jest mi dane, że pojawiają się coś, na przykład rośnie w Amazonii, albo żyje w postaci żabki, ktoś jest tak uprzejmy, że to zbiera. Najczęściej tam odbywa się to na tej zasadzie, że to, powiedzmy, ludzie piją ayahuaskę, śpiewają pieśni, wiedzą gdzie pójść, gdzie zebrać jakie rośliny, zioła, kwiaty, żeby przygotować coś, albo gdzie pójść, żeby zebrać, żeby złapać, prawda, żabkę i troszeczkę ją tylko denerwując ściąga się jad, który właśnie nazywa się kambo. I teraz tak. Wiedziałem, że mam 34 lata, w związku z tym pamiętam, tutaj widzę, że jest, powiedzmy, jest przepływ wiekowy, ale generalnie jest młodość. Co się z tym wiąże, to to, że pamiętam bardzo dobrze, jak to kiedyś wyglądało. Pamiętam swoją młodość. Niedawno w trakcie warsztatów z medycynami przypomniał mi się, jak był Sylwester, miałem 14 lat i każdy chłopczyk kupił sobie pół litra wódki. I była paczka papierosów i po prostu na dzień dobry, od samego początku, prawda, zamykajmy sobie, prawda, trzecie oko. Stajemy się takim typowym tym produktem, prawda, tego i teraz właśnie, bo ja to naprawdę nie, no są gigantyczne różnice, oczywiście, że jest inaczej teraz, ale są pewne rzeczy dla mnie tak naprawdę dużo się nie zmieniło, to jest w dalszym ciągu, jest jakiś system, kiedyś to było, prawda, namówiono, że jeden pan jest lepszy, będzie lepszym pierwszym sekretarzem niż innym, teraz mamy jakiś wybór, ale ten wybór, który jest, no nie wiem, no jakiś jest taki, nazwijmy to dla mnie, sztuczne. Co się z tym wiązało? Takie typowe życie, prawda? Później były, nie wiem, nieudane małżeństwo, większe imprezy, jak najbardziej, no nazwijmy to po imieniu, narkotyki, może nie jakieś ciężkie, ale zdecydowanie te rozrywkowe, była mowa ekstazji, to było moje życie, tak zwane Rage Generation, Summer of Love 91, prawda? Wszyscy bierzemy piguły i jedziemy. I wiązały się z tym właśnie różne rzeczy, akurat jeżeli chodzi o zawodowo, to udało mi się naprawdę zaś bardzo wysoko, tak zwany, nie wiem, po prostu jeszcze były czasy przed kryzysem, tak? I w związku z tym, no byłem takim królem życia, ale co się z tym wiązało, na przykład ważyłem, mój rekord to był 104 kg wagi, pan dyrektor 104 kg wagi, prawie dwie paczki fajek dziennie, do sklepu na zakupy 400 metrów samochodem, prawda? To był taki, i ja na przykład jak żona miała, akurat żona była pielęgniarką, to miałem tak załatwione, żeby miała co najmniej, nie wiem, co najmniej dwa weekendy, żeby pracowała na nocną zmianę, żeby mógł pójść z kolegami, wziąć narkotyki, bawić się i tak dalej. Żeby miała noc na tę zmianę, to żebym wziął to, to i to, jeszcze alkohol i w ogóle. Taki jest nawet mój rekord, taki, że tak powiem, kiedy byłem takim tym klubowiczem, już takim naprawdę na całego, tak jak wiecie, funkcjonuje takie pojęcie bitwinek, afterek, no to u mnie życie stało się takie, że potrafiłem być w czwartek w domu z plecakiem, bielizna, kosmetyki i wracać do wtorek. Wtedy to był biforek, bitwinek i afterek. Aż doszło do tego, kiedy zorientowałem się, że jakby, że to co, że zabawa stała się życiem, a chciałbym się od czasu do czasu zabawić. Jeżeli ta, powiedzmy, ta zabawa jest moim życiem, to co, w jaki sposób, co mogłoby się wydarzyć? Czyli powiedzmy, przez moje życie tam różne takie rzeczy, nazwijmy to, dość typowo się odbywały. I dwa lata temu miałem okazję przypomnieć sobie, chociaż tak naprawdę to był pierwszy raz, bo kiedyś miałem bardzo dawno temu okazję spróbować łysiczek, tych naszych pięknych polnych. I to była piękna podróż, taka samotna, głęboka, dużo mi dająca, a później wszystkie inne kontakty to były wraz z łysiczkami, polegały na tym, że to było w towarzystwie i to była gigantyczna śmiechawa. To było po prostu umieranie ze śmiechu, nic ponadto. I dwa lata temu znajomi jechali właśnie na warsztaty, tutaj była wymieniana akurat ta medycyna psylocybina. No i pomyślałem sobie, że pojadę, ponieważ było powiedziane, że jest kilka osób prowadzących, jest na przykład 10 uczestników i wszyscy jemy grzyby i się nie śmiejemy. Jakoś tak, no, ciekawe by było, co powiem. I rzeczywiście jest to możliwe, prawda? Ponieważ
Ponieważ tak, ponieważ zmienia się wymiar tego doświadczenia. I to było takie moje właśnie pierwsze, nazwijmy to, spotkanie z takim, nie wiem, z głębszymi, nazwijmy to, rzeczami, z tym wszystkim, co wtedy poczułem i tak dalej, to jakoś we mnie to, nazwijmy to, weszło. I dalej to życie, powiedzmy, na tyle się zmieniło, że zacząłem odkrywać, prawda, że są inne rzeczy niż tylko zabawa i tak dalej, i tak dalej. I miałem, słuchajcie, jeździłem na, później zaczęła się ayahuasca, zaczęły się wglądy w siebie, zaczęła się taka właśnie, nie wiem, takie odkrywanie siebie w pewnym sensie. Aż do momentu, który osiągnąłem, nazywam to, znaczy osiągnąłem, tak naprawdę to jest to, wiecie, jedyną rzeczą, która się nie zmienia, to jest to, że wszystko się zmienia na stałe. W związku z tym być może, jeżeli by nam się przyszło tu spotkać za kilka lat, to będę zupełnie inną osobą, z jakimś innym, nazwijmy to, czymś. Natomiast to, co w tym momencie, być może to mi pozostało sobie na zawsze, ten taki, to skłonność do lotu, ale dzięki świętym roślinom ten mój lot jest uziemieniem. Moje życie jest piękne, jest kolorowe, dzieją się fantastyczne rzeczy, ale ja nie muszę znikać na kilka dni, po prostu stać się jakimś takim, nie wiem, no to są, to nie jest człowiek tak naprawdę. I w każdym razie przy kolejnych doświadczeniach okazało się, że kiedy na przykład spotykamy się, żeby na przykład w piątek wypić ayahuaskę, a na przykład w sobotę skorzystać z psyloaski, czyli to jest psylocybina, to jest właśnie składnik pierwszej ayahuaski połączony. Niektóre pojęcia może są takie, nazwijmy to, górnolotne, niemniej one funkcjonują jako po prostu w słownictwie, w związku z tym po prostu użyję sformułowania ayahuasca zmieszana z świętą grzywnią. I w trakcie jednych z takich spotkań, ja jednocześnie jakby właśnie po tym, no ponieważ miałem okazję być panem dyrektorem i wiem, jak wygląda ten świat, to już nie bardzo, po prostu wiem, że nigdy już więcej nie chciałbym zakładać garnitury codziennie. Po prostu nie chciałem, żeby kiedykolwiek coś takiego nastąpiło i szukałem różnych rzeczy. Akurat moją drogą było i jest de facto pomaganie ludziom niepełnosprawnym z przerwanym rdzeniem drogowym, czyli osoby, które po prostu wymagają pełnej opieki. I to mi bardzo, że tak powiem, pomagało w tej mojej drodze wewnętrznej. Teraz nastąpiły spotkania właśnie z wszelkiego rodzaju medycynami i w trakcie jednych z nich zobaczyłem, słuchajcie, taki rytuał, który się nazywa właśnie Kambo. I zakochałem się w nim wizualnie, no tak się składa, że akurat jest tutaj osoba, która wtedy przyjmowała, to jest Adrian, który też mam listę. Jest w ogóle sporo ludzi tutaj, którzy po prostu przychodzą do mnie, albo znamy się właśnie, ponieważ przyszło nam się spotkać, ale zaznaczę, nie łamaliśmy prawa, gdyż spotykaliśmy się wtedy poza granicami tego pięknego kraju. No i tak jakoś to wyszło, że drugą osobą, która dostała tę medycynę, był mój najlepszy przyjaciel. No i wiecie, jak to jest, znaczy jak to jest, każdy ma inaczej, ja nie, może nigdy nie byłem szczególnie dociekliwy. W związku z tym u mnie zadziałały takie bardzo proste relacje na zasadzie dostał mu najlepszy przyjaciel, no ja bym nie dostał. W związku z tym miałem pierwsze spotkanie z Kambo i tam bodajże przy moim szóstym. Osoby, które się tym zajmują, zobaczyły, że coś tam się nie, te procesy odbywają, że to jest troszeczkę tam, nazwijmy to, inne. I zaproponowały, to była w ogóle właśnie takie, mamy tutaj różne tematy się pojawiały i jednym z nich jest to, że to może być bardzo wymagająca przygoda. Każde spotkanie z świętą medycyną wymaga od nas, żebyśmy, tu były różne słowa odnośnie o tym wewnętrznym, na przykład bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba to, że bardzo ważną jest rzeczą to, żebyśmy, tylko nie mówimy o ego, tylko mówimy o nas samych, żebyśmy się w sobie zakochali, po prostu, nas sami w sobie, całym sercem, z taką dobrocią, z miłością, właśnie bez oceniania, bez niczego. Po prostu jesteśmy i płyniemy z tym i już. I właśnie akurat tak się złożyło, że wtedy no, trafił się po prostu uczestnik. Prawda jest taka, że chyba nie wszyscy powinni mieć do czynienia z roślinami mocy. No i wtedy zaistniała taka sytuacja, że no, nie wiem, no, może bym sformułowanie, że zrobił się taki może lekki psychiatryk wręcz. Po prostu jedna osoba poprzez swoje zachowanie sprawiła, że zrobiło się dość ciężko. Ale okej, okay. I to było właśnie taka noc, że tak myślałem sobie, aha, to musiał nadejść ten moment, takie przypomnienie właśnie kiedyś z LSD, bo ja na przykład jestem osobą, że po kolei ode mnie jakby odpadają takie różne rzeczy, być może po prostu zjadłem o jednego kwasa za dużo i wiem, że już nigdy z niego nie skorzystam, nigdy nie skorzystam z kremu i tak dalej, ale to trwało lata. No i ta noc była naprawdę ciężka. I tak naprawdę właśnie się zastanawiałem, co tutaj dalej z tym zrobić, z tym moim, tak wtedy to było pirazy, około 42-letnie życie
prawda, faceta, który tak do końca nie bardzo wie chyba jednak, co ma robić, bo na przykład przy pomaganiu tym osobom niepełnosprawnym jest bardzo dużo rehabilitacji. I kiedy na przykład ja pomagam osobie, która jest ode mnie prawie dwa razy większa, no to nie ma siły, bo powiedzmy jest taka analogia piłkarska. Mniej więcej po 35 roku życia to piłkarz wchodzi nie na początku, to na ostatnie 15 minut meczu. I podobnie ze mną. Ja po prostu czułem, że jest jakaś końcówka i nie bardzo miałem jakiś taki pomysł. I była ta ciężka noc i później właśnie była rozmowa z osobami, które podawały medycynę i tak dalej. A to było dzień wcześniej, właśnie przyjąłem moją 11 kambo, żabkę i właśnie na podstawie obserwacji wtedy padło hasło Gucio, a czy wtedy mi przyszło do głowy podawać kambo? I to było takie łuch, po prostu otworzyło się przede mną wszystko, można powiedzieć. I trwa do tej pory. I teraz tak, czym się zajmuję? Tak jak powiedziałem, jestem podawaczem medycyn. Tutaj kilka osób miało okazję już korzystać z kambu, w związku z tym wiedzą, że kiedy przyjeżdża się do Łódź, na przykład u mnie, ale niekoniecznie u mnie, jestem taką osobą, która tak jakby, kiedy powiedzmy to wszystko się odbywa, to najpierw wmuchuje, tak to można powiedzieć, pewnego rodzaju płomienie w nozdrza, ponieważ mamy do czynienia z pierwszą z medycyn, które i to, co jest jeszcze chciałbym podkreślić, to, że ja przyjmuję, działam na terenie Polski, w związku z tym wszystko to, co oferuję, to, co jest u mnie w domu, jest jak najbardziej legalne. W związku z tym ja na przykład nie oferuję ayahuaski, nie oferuję, nie wiem, Świętej Marii, czy tam różnych innych rzeczy. Do mnie się przyjeżdża właśnie po to, żeby najpierw nastąpił taki płomień w nozdrze. No i generalnie, kiedy właśnie kambo po nas krąży, kiedy te wszystkie peptydy nas są, zaczynają się reakcje chemiczne w naszym organizmie. Jesteśmy jakimś tam reaktorem chemicznym i w przypadku kambo to, co jest niesamowite, że to sprawia, że te, które się zaczną reakcje, to z automatu zaczynają się inne. W efekcie stajemy się coraz zdrowsi, fajniejsi, weselsi i idziemy do przodu. Przyjmuje się, że w przypadku nazwijmy to Europejczyka, że to powinny być 3 powtórzenia, tak naprawdę no, reguł generalnie nie ma i od razu czułem, że powinienem to zrobić 4 razy i rzeczywiście za 4 razem. Tutaj, no, ja nie wiem, czy Radio pamiętasz, ale parę lat temu tam, nie wiem, to było, w każdym razie pamiętam, było takie spotkanie, coś tam, coś rozmowę, tak się na mnie patrzysz, jak się pytasz, kurczę, Guciu, a ty, czy ty nie jesteś chory? Pamiętam, jak zadałeś kiedyś to pytanie, po prostu pamiętam to bardzo dobrze. I to był właśnie taki czas, że takie różne rzeczy działy się, nazwijmy to. Natomiast właśnie mówię, ja akurat czułem, że po prostu powinienem 4 razy przyjąć kambo i ten 4 raz to było 15 kropek, epickie, wywaliłem z siebie, w ogóle nie wiem, co to było. Nie chcę wnikać, ale wzięło i zniknęło. I zaczęła się taka dalsza podróż, która właśnie sprawiła, że się spotykamy w przypadku mnie jako Gucia, to, że no nie wiem, mi się zdarzy, nie wiem, na przykład napić się jakiejś nalewki na przykład. No, tylko mówię na przykład teraz u znajomego rolnika, który ma działki do sprzedania, gdzie rosną sosny, po prostu zbierałem sosny wczoraj na sosnówkę kolejną, ale to jest też roślina, prawda, to są rośliny mocy, to jest po prostu samo dobro. Dodamy odrobinkę spirytu, nie musimy oczywiście, ale dodamy odrobinkę spirytusu, to przeleżakuje, przyjdzie jesień, przyjdzie nam, nie wiem, zimno, chłód, w ogóle zaczynamy chorować, napijemy się odrobinkę sosnówki i jest tam, jest, prawda, jest fajnie, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast generalnie, no muszę wam powiedzieć, wiem, że no, po prostu nigdy więcej nie będzie chemii, nigdy nie będzie takich różnych, no jestem również faszystą antynikotynowym i takie różne tam, prawda, rzeczy się odbywają. Natomiast doprowadza to właśnie do czegoś takiego, że, bo wiecie, ja tak naprawdę to miałem tutaj taką lekką zapchaj dziurą, w związku z tym chyba sobie też w jakiś taki sposób wystąpię, czyli za długo nie będę mówił. Ale jakby to, co doprowadza w przypadku mojej podróży przez życie, że dzięki spotkaniu z rośliną otworzyłem sobie trzecie oko. Dzięki spotkaniu kolejnym właśnie z rośliną i z kambo. Kambo jest tak nieprawdopodobną rzeczą, że działa oprócz poziomu fizycznego. Działa nieprawdopodobnie energetycznie, gdyż naprawdę otwiera nam czakrę, naprawdę nam otwiera trzecie oko i działa nieprawdopodobnie duchowo, gdyż poprawia naszą aurę. My amanujemy tym po jakimś czasie. Ale jakby ten mój kontekst, w którym to wszystko jakby chciałbym ubrać, to właśnie chciałbym powtórzyć, że ja przyjmuję tutaj w Polsce i zapraszam ludzi właśnie po to, żeby przeszli przez to piekło. Takim miłym elementem jest, troszkę mam tego za mało, także nie będę w stanie wszystkich tutaj jakby poczęstować. Jedynym takim chyba miłym elementem, jak ktoś do mnie przyjdzie, to jest spotkanie z esencjami olejów, bo zajmuję się takimi kompozycjami, nazwijmy to.
I to jest miłe. A później, kiedy ktoś ma ochotę, jest prawda, jest podawana sananga. Tutaj parę osób miało okazję skorzystać. Nie wiem, jakie macie wrażenie, bo ja to nazywam, że to jest jakby dostać ogień w oczy. Proszę? Rozpuszczalni po oczach. No generalnie jest to, jest to bardzo wymagające. Czyli widzicie, przyjeżdżają do mnie ludzie, którzy wiedzą, że po prostu na dzień dobry dostaną coś, co w ogóle być może zmiotują po tym, ale jest w ogóle takie orane. Dostaliśmy w nos. Później obcy facet nam robi w ogóle parzelinę. Następnie nam podaje coś, że po prostu jest jakiś nieprawdopodobny koszmar i w ogóle nie. A ogólnie jest taki, mam nadzieję, że u wszystkich ludzi, którzy się zajmują na przykład podawaniem kambo, że nie ma liczenia kropek, nie ma zastanawiania się, a czy ja może jeszcze z tej deszczułki. Kurczę, 5 osób czy 7? Nie, ktoś przychodzi i ma po prostu dostać tak, ma się odbyć proces i po prostu jeżeli na przykład ja widzę, mam jakieś tam już swoje doświadczenie, choć jestem dość nazwijmy to początkujący, jeszcze chciałem zwrócić taką tutaj uwagę, że tak naprawdę, no nie warto, ale to już w każdym razie, bo na przykład na sali znajdują się osoby, które mogłyby powiedzieć troszeczkę więcej głównie na tego, mają większe doświadczenie i tak dalej, ale wracając do tego jakby aspektu polskiego, ja jestem osobą właśnie taką, że to co bardzo bym chciał, nie musi się jakby bać o to, że gdybym wprowadził pewne rzeczy, to zaryzykowałbym tym, że jakby, że no spadł jakiś szacunek dla tej medycyny, bo on powinien być, ale generalnie mój punkt jest taki, że bardzo bym chciał w tym kraju, w momencie, kiedy ktoś do mnie przyjdzie, kiedy dostanie, przyjdzie przez to piekło, kiedy jeszcze na koniec dostanie po oczach, już jest w ogóle, prawda, jest po prostu, jest generalnie koszmar, na przykład bardzo bym chciał osobom chętnym, a wiem, że byłoby ich sporo, móc podać na przykład kropelki konopne. Nieprawdopodobne, my patrzymy, teraz troszeczkę powiem o świętej Marii, o marihuanie, który jest też dużym zwolennikiem, a patrzymy na nią przez pryzmat właśnie tego systemu, w którym żyjemy, który jest piękny, bo jest demokracja, jest fantastycznie, ale żyjemy już z całym szacunkiem dla, prawda, dla osób sprawujących najwyższe funkcje w tym kraju, ale no są to osoby po prostu palące papierosy, są to osoby pijące wódkę, są to osoby, które, już nie chcę mówić dokładnie, która osoba sprawująca jaki urząd wystąpiła w reklamie, w której mówi, jakim bezsensem jest ten zakaz palenia w miejscach publicznych. Także żyjemy w takiej rzeczywistości, a ja bym bardzo chciał na przykład, i właśnie dlaczego mamy ten pryzmat tak zwanego palonka, tych jakichś takich upalonych małolatów, tej głupoty, tego wszystkiego, bo po prostu żyjemy w kraju takim, że te dzieciaki muszą, w ogóle wspomnijmy to, że niektóre z tych dzieciaków już się boją, że prawda, trafią na doły, połykają torebki i umierają, to już w ogóle, ale w każdym bądź razie, to co palą te dzieciaki, to jest po prostu jakiś straszny syf. Nie oszukujmy się, tamten dealer czy ktokolwiek, tam ci, znaczy, prawda, ktoś tam wyjdzie z tego podziemia, żeby sprzedać, to tam oni nie kultywują tych roślin z miłością, oni nie rozmawiają z nimi, oni nie patrzą, że są różne rodzaje marihuany, że jest taka, która ma więcej THC, powodująca, prawda, że jest weselej, ale są takie, które mają sobie na przykład więcej TCB, a to jest nieprawdopodobna rzecz, która na przykład pomaga w walce z rakiem. Może nie dlatego, że od razu go, nie wiem, zniszczy, ale na pewno spowolni jego rozwój i na pewno pozwoli osobie, która na przykład w bardzo ciężkim bólu już żyje, żeby ten ból czasami wręcz po prostu zniknął. I tak jak mówię, bardzo się cieszę, że w tak nieprawdopodobnym maku, takich po prostu w tym towarzystwie, po prostu jesteśmy na Uniwersytecie Jagiellońskim i bardzo cieszę się, że mogę dość swobodnie powiedzieć takie rzeczy i bardzo za to dziękuję. Ale właśnie prawda jest taka, że ta moja droga jest dzięki roślinom, które z jakichś powodów są zakazane w tym kraju. Nie bardzo wiem dlaczego. Wiem, że na mnie działa. Też jest jakby ważne to, że zdaję sobie sprawę, że nie ma jakby medycyny dla wszystkich. To nie jest tak, że dla wszystkich, a już w ogóle to, co jest w ogóle niezłe, że ja w tym dokładnie momencie, w którym się spotykamy, to ja na przykład czuję taki, nie użyję słowa przesyt roślin mocy, ale na przykład w trakcie ostatniej podróży, czy też przedostatniej, po raz pierwszy w życiu bardzo mocno poczułem vipassanę, medytację. Coś, czego nigdy, ja nie wiem, czy to jest ta droga, ale dzięki właśnie świętym roślinom, bo jeszcze może nie powiem, dlaczego tak, bo u mnie na przykład, nie no, bo skoro o tym rozmawiamy, to ja na przykład mam teraz taki punkt, że się bardzo zastanawiam, do czego mnie jako osobę, gdzie mnie jeszcze to może wybić, bo ja na przykład osiągnąłem taki moment, że w trakcie ostatnich warsztatów z psylołaską i z ajałaską
nazwę to po imieniu, myślę, że dostają takiego 3-godzinnego orgazmu, po prostu aseksualnego. Nazywam to, że być może najbliżej, jak tylko można się zbliżyć do tajemnicy damskiego orgazmu, ja po prostu nie wyrabiałem już. To było po prostu, było i tak cudownie przez 3 godziny, że później, kiedy w dalszym ciągu, kiedy o tym myślę, to jakby to, co wszystko mnie sprowadziło na tę drogę, jakby idę, to mnie się wydaje, że chyba nie o to chodzi. Czyli, że być może osiągnąłem jakiś etap, ale może na przykład moim będzie to, że na przykład jak będą takie spotkanie za 3 lata, to ja już na przykład nie będzie tu bucia, będzie ktoś mówił na przykład o kambo, czy też o jakimś tam aspekcie świętych roślin, bo ja na przykład będę nie wiem, gdzieś medytował bez świętych roślin. Mocno to poczułem, ale nie wiem, jak mnie to poprowadzi, ale zobaczymy. Ale naprawdę bardzo chciałbym gorąco podziękować za możliwość właśnie powiedzenia tych wszystkich słów. I chciałbym, oczywiście chętnie odpowiem, możemy to w ogóle zrobić rozmowę. Tutaj są osoby, które widzą dużo, ale w każdym bądź razie chciałbym powiedzieć taką jedną rzecz, że nie namawiam tutaj nikogo do tego, żeby właśnie korzystały na terenie tego kraju substancji, które są z jakichś powodów zakazane. Ja tylko odnośnie jakby mojej osoby, to co mam bardzo mocne wrażenie i właśnie teraz to powiem w tym momencie, że kiedy zdarzy mi się, bo zdarza mi się, skorzystać z świętych roślin na terenie tego kraju, takich jak ayahuasca, takich jak... Wiesz, nie mówiliśmy nic o bogainie, nie mówiliśmy o wielu, tak naprawdę nie padło tutaj, nie poruszyliśmy wielu tematów, jest i bogaina, a jest święta Maria, czyli jest marihuana, jest psylołaska, to bardzo mocno chciałbym powiedzieć to, że w momencie, kiedy ja to przyjmuję, to ja nie łamię prawa, tylko zrzucam kajdany. Dziękuję uprzejmie. Bardzo często takie najgłębsze, najlepsze, najważniejsze zmiany zachodzą w nas poza granicą, poza strefą tak zwanego komfortu.
Ktoś nas musi naprawdę pobolec, popiec. Jeżeli chodzimy, nie wiem, do kręgarza, na wszelkiego rodzaju terapię, to wiemy, o co chodzi. I podobnie się właśnie w przypadku tych. Natomiast, no rzeczywiście nie jest to substancja psychodeliczna, natomiast no może się tam coś innego. No ja właśnie pamiętam, że przy moim szóstym dostałem 11 kropek, nie było nic, tylko coś tam się zaczęło, nie wiem, co to było. Ale no tak, no rzeczywiście nie jest to, tak jak mówisz, ja się nie wiem, czy spotkałem. Nie, ale jest to na tyle jakby powiązane, że bo kambo, dlaczego właśnie pojawił się ten temat tutaj, to prawda jest taka, że bardzo często w Amazonii to polega na tym, że to jest, że to są, że te medycyny są połączone. Są plemiona, gdzie po prostu są, jest podawana szananka do oczu, jest przyjmowany kambo, jest pita ayahuasca, czyścimy organizm, czyścimy się fizycznie, energetycznie i duchowo. A jednocześnie właśnie możemy, mamy okazję odbyć podróż, zresztą jak tutaj laserą, w związku z tym wszyscy wiemy naprawdę, o co chodzi, ale w przypadku ayahuaski, szczególnie psyloaski, no nieprawdopodobna jest ten wgląd w siebie, ta możliwość, nie wiem, połączenie z duchami przodków, ta integracja wewnętrzna, to otworzenie trzeciego oka. To powoli, to na przykład było tutaj pytanie o pracę, bo mnie to właśnie nurtowało, mnie to tak naprawdę nurtowało ze dwa lata, że tak naprawdę to osiągnąłem etap, na którym troszeczkę, to znaczy nie troszeczkę, ja po prostu poświęcam swój kręgosłup dla kogoś. Oczywiście przyjmuję za to pieniądze, ale generalnie no być może mogę doprowadzić do stanu, w którym sobie na przykład zrobię krzywdę, ale tak jakby tkwiłem w tym i właśnie pamiętam pierwszy raz bardzo mocno poczułem to, że koniec, że jednak nastąpi, bo czasami po prostu boimy się zrobić jakiś krok, coś wykonać. I mnie to właśnie pomogły rośliny mocy, że uświadomiłem sobie, że uświadomiłem po prostu, to nagle jest. Dostaje się odpowiedzi na niezadane pytania i coś się zaczyna robić no idziemy w tym kierunku i no tak jak mówię, no na moim przykładzie przestajemy robić jakieś takie, no nie wiem, mini głupoty. W dalszym ciągu jest to, co właśnie powtórzę, jest fajny lot, ale z uziemieniem. Czyli możemy na przykład mieć fajne rzeczy, robić sobie, nazwijmy to, przyjemność na różnych poziomach, ale jednocześnie funkcjonować jako człowiek, z miłością do innych i na przykład pomagać. I to, co powtórzę, ja nie jestem uzdrowicielem, szamanem, ani nic w tym stylu. Ja po prostu jestem podawaczem medycy. I jestem nieprawdopodobnie wdzięczny. Tak mówię, nigdy się nie czułem, ja czuję się bardzo taki, nazwijmy to, poczułem jakąś taką powagę, wiesz, nareszcie, nazwijmy to, w głowie, jakby to tam nie nazwać, ale ona nie wynika z tego, że się starzeje, tylko wynika z tego, że sobie uświadomiłem pewne rzeczy, a tak naprawdę jestem tym dzieckiem w środku i zamierzam nim być po prostu najprawdopodobniej kiedyś, na ile się tylko da, ale mieć to uziemienie i właśnie być taką osobą, że mamy medycyny w Amazonii, one przelatują do Europy, one tylko przechodzą przez moje ręce i leczysz się, nie ja leczę, ty się leczysz, osoba, która do mnie przychodzi, tak samo ja, jak do kogoś przychodziłem, to nie ktoś mnie leczył, tylko leczyły mnie te medycyny, które ktoś mi tylko podał. Także pamiętajcie, każdy jest swoim własnym uzdrowicielem. Po prostu. Świetnie, że mówisz o uziemieniu. No, to jest bardzo ważna sprawa. Uziemiajcie się, w ogóle uziemiać się naprawdę można wchodząc w wodę po ziemi. To jest aż takie proste znowu, że jak czujesz, że się odklejasz, że gdzieś tam w jakikolwiek sposób, pod wpływem czegokolwiek odpływasz, jesteś nieobecny, nie w tu i teraz, nie masz kontaktu żywego z tym, co się dzieje wokół ciebie, po prostu ziemia, kamień, dotyk, to już ma swoją niebagatelną moc, ale nawet samo pamiętanie o tym, że im wyżej się leci, jak mówi Bert Hellinger, bez korzenia nie ma skrzydła. Im wyżej się leci, tym mocniej trzeba wrastać w ziemię. I połączenie z Matką Ziemią, znowu w medytacji, jest tym, co powoduje, że mamy jakby prawo, mamy bilet wstępu do wyższych wymiarów, ponieważ nie przypadkiem wybraliśmy to miejsce. I jeszcze tylko właśnie, że nie reklama, ale po prostu bardzo chciałbym podziękować, to znaczy na pewno no wszystkim ludziom tak naprawdę, rdzennym mieszkańcom wszystkich rejonów świata. W tym przypadku no, jestem bardzo mocno, ja tak naprawdę to wychowałem się u mnie, to zawsze byli z mi to Indianie Ameryki Północnej.
To mnie rozumiem, to kręciło. Teraz jest, to są po prostu mieszkańcy, rozumiem, prawdziwi mieszkańcy, prawdziwe ludy. Jeżeli chodzi o Kambo, to już tylko 13 zajmuje się przygotowywaniem, znaczy po prostu zbierają Kambo. I wśród tych plemion jest na przykład, są Kaksinawa, mieliśmy, tak, mamy decydę Matses. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, no nie, to może tak, nie wiem, czy te 2-3 osoby, ponieważ... Może Adrian będzie tak miły, bo Adrian ma na przykład z plemienia Jałanawa fantastyczną radkę. Ja mam coś, co się nazywa Nunu. Nieprawdopodobna rzecz. No właśnie, to jest generalnie medycyna, która ma oczyszczać zatoki. Jeżeli mamy często bóle głowy i tak dalej, na przykład trzeba pamiętać, że właśnie osoby, które z czymś się borykają, to w ogóle mają wrażenie, podwójne, ja to w ogóle dostałam. Jest jeszcze gorzej, bo nie głowa, ale drugi, trzeci raz i wszystko z nas pięknie spływa. Po prostu zaczynamy funkcjonować. W ogóle się okazuje, że funkcjonujemy fantastycznie. I wśród tych plemion jest Jałanawa, ale bardzo chciałbym podziękować, jest taki projekt, który się nazywa Kambo Cleans na fejsie. To nie jest sklep, w związku z tym spokojnie o tym mogę mówić, ponieważ jest to taki movement. To są po prostu ludzie, którzy są u źródła, są na przykład plemienia Jałanawa i od nich jest, a jest to plemię, które właśnie od niego można mieć Kambo, ale można mieć właśnie te krople Sananga i to właśnie to piekło. Jakie były jeszcze określenia? Rozpuszczalni w oczy, nie wiem, to właśnie dzięki takim ludziom jak Kambo Tins, którzy działają z miłością, kiedy jest jakiś kontakt z nimi, to oni po prostu na przykład są w stanie to sprzedać, coś, no nie wiem, nazwijmy to wymienić energię. Nastąpiła wymiana energii między Kambo Tins a Now i dzięki temu ta wymiana energii mogła nastąpić tutaj, także bardzo dziękuję tym wszystkim wspaniałym ludziom. I jeszcze jest taka kwestia odnośnie Amazonii, że my tutaj powiedzieliśmy tylko o kilku rzeczach, a właśnie w trakcie korespondencji z tą osobą na Simon na imię, on mi napisał, że tam, gdzie urzęduje najczęściej, jest taka duża wioska, która ma obok niej jest ogród botaniczny. I w tym ogrodzie znajduje się 1300 roślin o działaniu leczniczym. I to jest tylko jeszcze taki, teraz sobie pomyślmy o tym, jak ta Amazonia jest po prostu dzień w dzień wyrywamy, usuwamy. Jedno z najpiękniejszych tajemnic tego padołu, bo mamy stamtąd właśnie, jest Kambo, jest Sananga, są rabki. Tak naprawdę to tych roślin o działaniu nieprawdy jest cała masa tych roślin mocy. Mówię, jedna wioska, ogród botaniczny od jednej wioski, 1300 roślin o działaniu leczniczym. Ale po prostu cieszyć się i tak właśnie, no mówię, no nie mogę namawiać, czyli mogę powiedzieć tak, jeżeli będziecie mieli okazję do czynienia z roślinami mocy, to róbcie to, prawda, poza granicami Polanki. Ale jeżeli się zdecydujecie, to naprawdę warto, bo może być coś takiego, że będziecie tacy sami, ale to jest tak, znam, że po prostu robi się tylko taki jeden mały kroczek, jestem tą samą osobą, ale tak naprawdę jestem kimś zupełnie innym. Przestaje robić jakieś głupoty, dzieją się fantastyczne cuda i jest piękne. Super. Dziękujemy wszystkim obecnym. Myślę, że to spotkanie dobiega końca. Ja jeszcze zachęcam do pobrania naszych ulotek. Również jest informacja o warsztacie, który się będzie odbywał teraz w Portugalii. Właśnie tu mi dostarczono na Lungo Combo Intensive. Tam można intensywnie doświadczyć wszystkiego, łącznie z ayahuasca na plaży. Jeżeli to w sierpniu, to już teraz. Jeżeli jesteście zainteresowani, wejdźcie na naszą stronę, wpiszcie swój adres, będziecie dostawali newsletter. Cały czas coś robimy w różnych miejscach, również ogromnych. Bo warsztaty się odbywają w Rzymie, w Portugalii, w Polsce. Zależy jak. Także książka, również moja książka, tak, bardzo proszę. Ja, czyli kto, na temat mechanizmów działania ego, promocyjnej cenie, czyli kto. Thank you.